spotkaniu OPPKW. To jest chyba ta część pierwsza, czyli wywiad z mediami, bo nawet jedna osoba jest z mediów. Wobec tego tam serdecznie witam przedstawicieli mediów. Krótko tam odpowiemy szybko na pytania i przechodzimy do spotkania już do czego zespołu. Na początek przedstawię tutaj sam siebie, czyli Tomasz Woźniak. Zostałem tutaj inicjatorem całego tego zamieszania. No i nasz zespół, który tutaj się zamierzamy też ujawnić, pokazać, jak to wygląda i opowiedzieć o sobie trochę. No jest w całym komplecie. Tutaj mamy panią Magdalenę Przecówne. Przecówka jestem, jak ktoś by jeszcze pomylił. Robert Maluć, Rafał Maluta, ale Rafał Mylek Luczek, tam jest Maluta. Robert Bobson Partyka. Marek Zbirow, nie Zbirow. No i Kamil Czeski. Wiedziałem, że pokręcę jej nazwiska. To może dlatego, że część operujemy na przezwiskach, czyli na naszych linkach. No i to jest ta, nasz zespół, czyli ludzie, którzy postanowili pociągnąć ten cały zaczęty już projekt do przodu, do nieuniknionego, szczęśliwego końca i zakończenia sukcesu. Dziękuję, tyle z mojej strony. Teraz może już Magda, ale jest bardziej ćwiczona rozmowa. Witam serdecznie. Może słowem wstępu, czym jest projekt OpenPKW. Więc chcemy stworzyć system alternatywny do tego, który no niestety nie trwa już w obecnych wyborach. I będzie to system zliczania głosów. Chcemy to podkreślić, bo nie jest to system, który miałby operować na elektronicznym głosowaniu. Absolutnie się tym nie zajmujemy. Nie jest to system zliczający głosy i obsługujący głosowanie. Cały projekt opiera się na pomyśle wykorzystania open source. Będzie to projekt tworzony w systemie kodu otwartego, czyli każdy użytkownik, który wyrazi chęć dołączenia się do projektu, może po prostu otworzyć stronkę, wpisać swój pomysł na kod, on oczywiście będzie administrowany. I przede wszystkim zaletą tego sposobu tworzenia oprogramowania jest to, że wiele osób ma wgląd do tego oprogramowania i może na bieżąco poprawiać błędy, które ewentualnie mogłyby się tam znaleźć. Jest to właśnie przewagą nad systemami, które są zamknięte. Oraz, co najważniejsze, jest to system, do którego wgląd będzie miało wielu testerów, w tym hakerów, co podkreślamy. Chcemy po prostu, żeby ten system był w pełni bezpieczny, żeby nikt po zakończeniu projektu i oddaniu PKW ewentualnie, jeśli zakończy się on sukcesem i pozytywnymi rozmowami z PKW w tej sprawie, jeśli zostanie właśnie on oddany, jest właśnie bezpieczny, wtedy oczywiście nikt nie ma już dostępu do tego kodu i jest przetestowany przez setki lub tysiące wręcz użytkowników, którzy sprawdzają na bieżąco po prostu wszystkie ewentualne błędy. Naszym celem teraz są rozmowy z PKW, jeśli już ukonstytuuje się ten skład nowy PKW. I o tym może opowie troszeczkę nasz lider zespołu. Nie, to zapraszam, to jest mikrofon. Ja jestem Rafał Momita i mam okazję prowadzić te kwestie związane z aspektami prawnymi. Generalnie wygląda to tak, że PKW nawiązało, czy my nawiązaliśmy kontekst PKW. No i zobaczmy, w którą stronę to pójdzie. Z strony prawnej nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby oprogramowanie OCS było wykorzystywane przez administrację publiczną, co wielokrotnie się dzieje. Tak na dobrą sprawę to jest kwestia tylko świadomości tego, czy można to oprogramowanie OCS wdrożyć własnymi siłami, czy trzeba też
zaprząc jakieś informatyki w outsourcingu i rozpisać zamówienie publiczne. Natomiast plusem tego rozwiązania, jeżeli ono powstanie, będzie to, że tak na dobrą sprawę będzie traktowane jak każde inne oprogramowanie postresowe, że PKW będzie miało dowolność jego ściągnięcia, otwarcie projektu nastąpi poprzez sumę, tak na dobrą sprawę, licencji wszystkich deweloperów uczestniczących w projekcie. Zdecydowaliśmy się, że nie będziemy otwierali projektu przez jakikolwiek podmiot. Jako drugi sposób na otwieranie projektu open source'owy, wszyscy deweloperzy uczestniczący udzielą licencji RGPL, na której inne podmioty będą mogły pracować, jeżeli będą chciały to rozwiązanie wdrażać i dalej dystrybuować. Także tutaj, jeżeli chodzi o kwestie prawne, kończymy etap analizy. PKW może nam w tym pomoże, udostępniając dokumenty do udostępnienia, które tak na dobrą sprawę jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa. No zobaczymy, czy mamy ją udostępnić, czy nie. Jeżeli nie, to tą analizę wykonamy sami i system będzie spełniał wszystkie kryteria, które te przepisy wyborcze stawiają przed tego rodzaju oprogramowaniem. To może słowem technicznie opowiedzmy też, co dzieje się w projekcie. Więc może Marek powie, jak to wygląda też i na jakim etapie obecnie jesteśmy. Tak, jeżeli chodzi o strony technicznej, czy konkretnie od strony analitycznej, mam zaszczyt być liderem zespołu analityki tego projektu. Obecnie konstruujemy taki zespół wymagań, które oprogramowanie ma spełniać. Teraz zrobimy pierwsze przymiarki do architektury tego systemu. Jak wiadomo, proces wyborów jest dosyć skomplikowany i na pewno taki system będzie się składał z kalkulatora wyborczego, którymi będą posługiwały się poszczególne komisje wodowe oraz pewnego systemu przesyłania tych danych i agregowania tych danych no, na różnych poziomach, tak, komisji, czy to powiatowych, czy wojewódzkich i wreszcie na poziomie centralnym. To oprogramowanie musi spełniać określone kryteria wynikające z kodeksu wyborczego oraz pewne kryteria, które wynikają z samej infrastruktury, którą obecnie PKW posiada. Natomiast chcę podkreślić jedno, nie będziemy koncentrowali się na specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które PKW do ostatniego przetargu wystawiła, dlatego że w toku rozmów w zespole i w toku i po konsultacji ze specjalistami z naszej listy dyskusyjnej, których żeśmy na razie w wąskim gronie wyłuskali, że tak powiem, doszliśmy do przekonania, że ta specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest błędna sama w sobie i system stworzony przez firmę Nabino w pewnym sensie jest też ofiarą tego, w jaki sposób była napisana specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Ona to spowodowała zacięcie tego systemu w momencie uruchomienia, w momencie spływania, tak, raportów z poszczególnych komisji. Także zespół analityki prowadzi bardzo intensywną analizę tego, jakie konkretnie warunki funkcjonalne ma spełniać tak kalkulator, jak i metoda przesyłu, architektura przesyłu tych informacji. No i myślę, że pierwszy efekt pracy zespołu analityki będzie znajomy już po tym weekendzie. Powiem w ten sposób, że rozpoczniemy, myślę, całkiem niedługo kodowanie, tak, samego systemu, zaczynając właśnie od kalkulatora, który nazywamy roboczo kalkulatorem zero, czyli tego oprogramowania na najniższym poziomie. Cały czas rozważamy kwestię, w jaki sposób zrealizować komunikację pomiędzy komisjami obwodowymi, raportowaniem tego wyżej, tak, i otrzymywaniem informacji zwrotnych w taki sposób, aby mogło się to odbywać bez tego korka, z którym mieliśmy do czynienia przy tegorocznych wyborach. To tyle z mojej strony. Czy te dyskusje na temat techniczne są gdzieś dostępne publicznie, czy to są jakby różne... Dyskusja, myśmy w tej chwili, konkretnie powiem, że z liderem zespołu architektury, panem Robertem Bartyką, zaprosiliśmy do wewnętrznej dyskusji kilka osób z naszej listy dyskusyjnej,
których kompetencje, że tak powiem, nie budzą naszych zastrzeżeń, a pomysły są ciekawe. I ta dyskusja, że tak powiem, zostanie zamknięta w poniedziałek, może we wtorek. Zostanie to oczywiście opublikowane na naszej liście dyskusyjnej oraz na efekty tego zostaną opublikowane na naszej liście dyskusyjnej oraz na stronie internetowej. Także każdy będzie mógł się z tym zapoznać i oczywiście nie będziemy głusi na odzew społeczności, bo jest kontrybutorów projektu blisko 600, czy już nawet ponad 600. 630 osób. 630 osób, tak, kontrybutorów. I zdanie tych osób będzie jak najbardziej wzięte pod uwagę. Być może, że no, konsultując to w tej chwili w wąskim gronie, czegoś nie uwzględniliśmy. Natomiast chcę też powiedzieć, że zarządzanie tego typu projektem od strony analityki musi być dosyć zagregowane, tak? Czy musimy wiedzieć przede wszystkim, że i o tym też no, w toku analizy żeśmy zdecydowali, że nie będzie to oprogramowanie, które będzie powstawało metodą Extreme Programming. Bo to nie jest projekt, który może w ten sposób powstać. Tu są bardzo konkretne cele i bardzo konkretne funkcjonalności wymagane od tego systemu, więc pod względem określenia funkcjonalności jest to system praktycznie skończony. Doskonale wiemy, co chcemy uzyskać i jaki ma być tego efekt, tak, że to ma być raport papierowy w określonej formie, przewidzianej rozporządzeniem. Jest to wszystko bardzo, bardzo szczegółowo określone, więc no, niestety tutaj model tworzenia tego oprogramowania musi być dosyć tradycyjny. No i też pewne, muszę się przyznać, że czasami musimy też narzucać nieco autorytatywnie pewne rozwiązania, dlatego że no, społeczność jest rzeczą bardzo dynamiczną. Niektórzy chcą na przykład dyskutować na łamach listy na temat tworzenia systemów do e-votingu, czyli de facto zmierzaliby do zmiany prawa wyborczego. My nie zamierzamy wchodzić w żadne absolutnie kwestie polityczności związane, czy nie chcemy zmieniać prawa. Chcemy zrobić to tak, żeby ten mechanizm prawny, który teraz mamy, taki sposób tworzenia, przeprowadzenia wyborów, jaki mamy, żeby można było to obsłużyć w sposób spójny, godny, nie wiem, blisko 40-milionowego kraju w XXI wieku, żeby nie było tego typu sytuacji. Abstrahujemy od wszelkich zmian w prawie wyborczym. Oczywiście, jeżeli takowe nastąpią, to my się z tym projektem do tego dostosujemy. No i proszę wybaczyć tutaj od razu nam pewnego rodzaju autorytarne posunięcia dotyczące kierunkowania dyskusji w niektórych tematach. Prosimy wszystkich kontrybutorów, żeby to zrozumieli, bo dyskusja na przykład nad wyborem, znaczy właśnie nad kierunkiem działania, no tym, nie ma w tym momencie specjalnego sensu. Ten kierunek został określony. My chcemy stworzyć system wspomagania wyborów takich, jakie one w tej chwili są. Tak? Nie będziemy dyskutowali na temat e-votingu. Podobnie na przykład, ponieważ zdecydowaliśmy się stworzyć to metodą niekomercyjną i open source'ową, ciężko jest nam dyskutować na temat wyboru narzędzi komercyjnych, co do których pojawiają się na przykład na liście dyskusyjnej głosy. Raczej tego typu sytuacji, tak długo jak można, będziemy absolutnie unikali. Nie chcemy tego, my chcemy stworzyć, uważamy, że obszar wyboru w Polsce to jest obszar, który powinien być odkomercjalizowany. I można to zrobić metodą odkomercjalizowaną. Tą podstawową właśnie funkcję demokracji, jaką są wybory, można odkomercjalizować. Jeżeli jest społeczność, która jest w stanie wytworzyć dla państwa w sposób efektywny i bezpieczne oprogramowanie, to właśnie w takim modelu odkomercjalizowanym chcemy to zrobić. Stąd też pewne nazwy, pewnych narzędzi komercyjnych, które się pojawiają, w sposób naturalny wzbudzają nas sprzeciw, żeby z nich korzystać. No, niestety to trzeba sobie powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz dotycząca analizy. My też bardzo wnikliwie analizujemy z Robertem i z dwoma specjalistami, których zaprosiliśmy do dyskusji, kwestie związane z bezpieczeństwem tego systemu, bo kwestie związane z bezpieczeństwem w tej całej wpadce, powiedzmy, która się zdarzyła Państwowej Komisji Wyborczej,
były istotne, tak? Pojawiały się informacje o generowaniu podpisów, o podpisywaniu jakichś komunikatów, o włamywaniu się, tak? Do pewnych rzeczy. Tutaj też trzeba to oddzielić, bo kwestia bezpieczeństwa jest tak samo kwestią konstrukcji samego oprogramowania, jak i infrastruktury, która to oprogramowanie, na której to oprogramowanie działa. Ponieważ my mówimy o stworzeniu systemu, to odpowiednie zalecenia dla systemu także będą częścią naszej analizy funkcjonalnej, tak, tego wszystkiego. I na temat bezpieczeństwa też bardzo wnikliwie będziemy rozmawiać ze wszystkimi, którzy się na tym bezpieczeństwie znają. Bo chcemy też uniknąć właśnie tego typu sytuacji, że tak, agregacja głosów może być w sposób nie, przez oprogramowanie może być w sposób nieautoryzowany, w jakikolwiek sposób, nie wiem, podmieniona, zakłócona, że to jest rzecz niedopuszczalna. Czyli przedmiotem tego projektu jest też architektura infrastruktury całej? My uzyskujemy od Państwowej Komisji Wyborczej informacje na temat tego, z jakiej infrastruktury ona korzysta. Jest to informacja publiczna i w takim trybie się do Państwowej Komisji zwróciliśmy i zwracamy o uzyskanie tego typu informacji. I oczywiście będziemy się starali, żeby jeżeli pewnych rzeczy nie można zrobić za pomocą tej infrastruktury, która istnieje, to musimy to otwarcie powiedzieć, co należy zmienić, tak? Żeby tą infrastrukturę dostosować, chociażby, nie wiem, do ruchu. Tym niemniej powiem, w ten sposób istnieje obecnie pewien pomysł dotyczący samego sposobu agregacji głosów, który może zapewnić efektywność temu systemowi, nawet jeżeli te dziesiątki tysięcy komisji obwodowych będzie wysyłało te raporty praktycznie no, w dosyć krótkim czasie. Tak? Tak jak mówię, jest to kwestią tego tygodnia, kiedy ta analiza się pojawi i poddamy ją, że tak powiem, powszechnej krytyce. Może nie zagłębiajmy się teraz w tematy takie bardzo techniczne. Zaraz przejdziemy do dyskusji, jak już... Ja oczywiście jestem dostępny, jeżeli chodzi o pytania, także potem jeszcze dobrze, będzie na to czas. To jest bezpłatna propozycja. Tak, jak najbardziej projekt jest propozycją bezpłatną, w tym sensie, że oprogramowanie będzie absolutnie bezpłatne, tak jak większa część projektów opartych na AGPL, po prostu będzie Państwowa Komisja Wyborcza, będzie mogła cały ten kod tego oprogramowania pobrać, tylko po prostu używa. Ale to nie, powiedzmy sobie w ten sposób, bo też wiele jest głosów na ten temat, że co będzie, jak Państwowa Komisja Wyborcza nie weźmie tego naszego kodu, kiedy my go stworzymy. To wcale nie będzie dla nas żadna porażka, bo jeżeli ten kod będzie, to my postaramy się udowodnić, że on działa i działa sprawnie. W związku z czym będzie to swego rodzaju konkurencją dla każdego innego systemu, który powstanie, a przez to ten system też będzie lepszy. Dlatego, że zawsze będzie pewnego rodzaju porównanie, tak? Konkurencja generalnie robi dobrze. Natomiast konkurencja ze strony produktu bezpłatnego robi jeszcze lepiej. To nie jest tak, że musi wygrać przetarg? Nie, to nie jest tak, że musi wygrać przetarg. Myślę, że na ten temat to lepiej by powiedział Rafał, bo powiedzmy sobie w ten sposób, jeżeli urząd jakiś używa u siebie LibreOffice'a, który go ściągnął z internetu, to ja się pytam, czy na tego LibreOffice'a rozpisywał przetarg? Nie. I to jest taki prosty przykład życia. Tak samo jest z tym systemem. W momencie, kiedy zostanie stworzony, opublikowany, będzie go można ściągnąć. Co więcej, ten system nie musi służyć tylko Polsce, może tutaj wielkie słowa mówimy, ale powiedzmy, on będzie, repozytorium tego systemu będzie publicznie dostępne. Jeżeli ktoś, inny kraj, nie wiem, czy nawet jakaś inna organizacja w ramach Polski, tak, która też będzie organizowała jakieś wybory czegoś, przecież to nie muszą być wybory powszechne, będzie chciała tego systemu użyć, czy części kodu tego systemu, proszę bardzo. To też jest pewien sukces, tak, bo to jest stworzenie pewnej wartości, która gdzieś, ten kod sam w sobie będzie stanowił pewną wartość i będzie istniał w sieci i będzie mógł być, nie wiem, dołączany do innych systemów metodą, tak, przyłączania, zmieniania, będzie wytwarzał kolejne nowe wartości. Taka jest prawda.
Jak PKW do tego podchodzi? Generalnie są jakieś szanse na to, że jakieś rozmowy były na ten temat, czy oni są za tym, żeby wyruszyć? Z tego co ja wiem, PKW do tego jeszcze w ogóle nie podchodzi, dlatego że PKW, jak wiemy, w tej chwili konstytuuje się w nowym składzie. Nie mieliśmy tego typu kontaktu tutaj. Wydaje mi się, że to jest, może być też ciężki dla nas z tego powodu, że oni tak naprawdę za to nie zapłacą. Mają do wyboru pieniądze publiczne, których mogą użyć, także... Jeszcze jedna rzecz. Sam system, sam kod będzie bezpłatny. Natomiast wiadomym jest, że to nie musi być system zupełnie bezkosztowy. Dlatego, że o ile sam kod można pobrać, tak jak LibreOffice można pobrać, z internetu, to na przykład wdrożenie tego systemu, czy nie wiem, obsługa jego, zaudytowanie na przykład kodu pod jakimś tam innym kątem, tak? Bo PKW może pobrać, wcale nie musi nam ufać, że to jest takie super, więc może rozpisać przetarg na audyt tego kodu, tak? Niech zatrudni specjalistów i te pieniądze, część z tych pieniędzy, bo to nie będzie kosztowało tyle, co cały system, więc będzie to i tak z korzyścią dla kraju, tak? Bo jakieś tam pieniądze zostaną dzięki temu zaoszczędzone. Niech te pieniądze wyda na audyt kodu, który my opublikujemy. Jeżeli ten audyt przebiegnie poprawnie, to wtedy mogą sobie rozpisać przetarg na samą obsługę wyboru bez płacenia za stworzenie kolejnego systemu. Tylko jak ich do tego przekonać, bo generalnie tam jakieś... My nie wiemy, jak ich do tego przekonać. My działamy poprzez przykład. Uważamy, że przyzwoitym będzie, jeżeli tego typu kod powstanie, że PKW się chociażby nim zainteresował. To jest działanie przez przykład. W przyszłym tygodniu coś będzie już, pokażecie, a kiedy byłby dostępny? W przyszłym tygodniu pokażemy kwestie związane z analizą funkcjonalną. To jest, że tak powiem, pierwszy plan, pierwsza przymiarka do tego, w jaki sposób, jakie funkcje są od tego systemu wymagane. To są pewne wytyczne dla programistów, tak? Co oni mają robić? Zespół architektów, proszę bardzo. Mam takie pytanie, ponieważ to jest, mi się wydaje, kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa, tak? W systemach, gdzie kluczowym są zagadnienia bezpieczeństwa, najpierw robi się profil bezpieczeństwa, tak? I według tego profilu dopiero później ustala się funkcjonalności, czy taki profil bezpieczeństwa został przygotowany. Taki profil bezpieczeństwa jest właśnie przygotowywany i ja o tym wcześniej mówiłem, że tego typu profil bezpieczeństwa jest przygotowywany, bo i tutaj mówię, że to bezpieczeństwo jest rozważane na dwóch poziomach, to znaczy na poziomie bezpieczeństwa samych na przykład aplikacji, które będą składową tego systemu, jak i na poziomie bezpieczeństwa komunikacji. Bo tak jak mówiłem, bezpieczeństwa oprogramowania nie można rozważać w oderwaniu od bezpieczeństwa infrastruktury, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z transmisją danych pomiędzy komisjami do jakichś komisji, które są nad nimi i do Państwowej Komisji Wyborczej, więc no, te wszystkie trzy elementy muszą się zazębić. I oczywiście bardzo słuszne stwierdzenie, no i może tego tak technicznie nie ująłem, ale tego typu analiza właśnie jest. Dwa pytania, żeby skończyć tę konferencję i prasowo zostaniecie sami. Kiedy, jak sobie zakładacie, żeby to zaczęło działać, skończenie? Nie możemy powiedzieć w tej chwili, jaki zakładamy sobie termin. Byłbym nieodpowiedzialny, gdybym powiedział, że wiemy. Chcemy, żeby ten termin był stosunkowo nieodległy. Ale czy starczy? To jest bardzo wątpliwe, to od razu panu powiem, że jest bardzo wątpliwe, że do maja zdążymy. To jest bardzo możliwe, bo tego typu systemów nie tworzy się w tak krótkim czasie i no, firma Nabino miała wyjątkowo krótki czas na stworzenie tego systemu. No i szczerze mówiąc też się trochę nie dziwię, że coś tam nie wyszło, tak? Nie abstrahuję od tego, czyja to jest wina, ja się w ogóle w sytuacji oceny tego nie wdaję. Uważam, że tak krótki okres na tworzenie tego typu systemu jest niedopuszczalny, no powiedzmy sobie wprost, jeżeli ktoś decydował o tym, że w tak krótkim terminie rozpisywał przetarg, no to jest to ewidentnie czyjeś niedopatrzenie. To ocena tak postronna, to każdy, myślę, analityk IT czy ktoś znający tego typu systemy powie to samo. Jeżeli nie powie tego samego, no to się, to dziwię się, no ale okej, zdania są różne. Drugie pytanie, bo pan tu mówił o kontrybutorach, tak? To rozumiem, że to społeczność jakaś internetowa, tak? Tak, na naszej stronie openpkw.pl istnieje formularz, za pomocą którego każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i chce się do tego projektu przyczynić, może się zapisać.
Uważamy go od tego momentu za kontrybutora projektu. Dostęp do naszych list dyskusyjnych jest publiczny. Można się na te listy zapisać. To jest, jest lista ogólna, jest lista dotycząca zagadnień związanych z prawem, z PR-em, z analizą systemową i z architekturą systemu. I ogólna. I lista ogólna, tak. Także jest więc do tych, w tych listach można uczestniczyć, śledząc informacje, śledząc też to wrzenie, tak, które w społeczności istnieje, wiadomo. Są starcia różnych zdań, których my jako liderzy staramy się wyciągnąć to, co jest dla dobra projektu i końcowego celu niezbędne, tak? Końcowego sukcesu niezbędne. Ale kto jest, wy liderzy, jakie środowiska reprezentujecie? To rozumiem, informatycy, tak? Nie tylko informatycy, bo wśród kontrybutorów projektu OpenPKW są oczywiście głównie informatycy i to głównie programiści, z tego co można przeczytać ze zgłoszonych deklaracji współpracy. Tak? Natomiast są wśród nas także prawnicy, specjaliści od PR-u, przykładem jest na przykład Magda. Są także osoby nie związane z żadną z tych dziedzin, tylko wykonujące zupełnie coś innego, ale na przykład posiadające wiedzę na temat tego, w jaki sposób działa obecny system wyborczy, bo na przykład byli członkami komisji i w sposób praktyczny są w stanie powiedzieć, w jaki sposób to się w komisjach wykonuje, tak? Tego typu wiedza jest tą pierwszą, dla mnie na przykład, jest najcenniejsza na obecnym etapie tworzenia projektu, bo ja na przykład do dwóch takich osób się kontaktowałem z nimi i przeprowadzałem z nimi wielodziesięciominutowe rozmowy na temat, jak pewne czynności są wykonywane, dlatego że jest to bardzo istotne z punktu widzenia tego, jaki stworzyć dla nich system, żeby to się odbywało możliwie najprościej i najszybciej, bo każdy chce, żeby te wyniki wyborów były przede wszystkim wiarygodne, nie podane, a nie szybko. No. Najlepiej od razu. Proszę. Ja bym chciał dodać właśnie w sprawie, powiedzmy, naleciałości z przeszłości. Otóż interesuje mnie to, już poprzednia firma na Bino i jeszcze poprzednia obie były z Łodzi i one, prawda, dostały pieniądze publiczne, więc chciałem zapytać, czy jest jakaś szansa, że dostalibyśmy jako, ja tak mówię w roli potencjalnego kontrybutora jako programisty, słusznie. Czy jest szansa, że moglibyśmy dostać dokumentację, którą, dlatego że mam doświadczenie już w pewnych projektach, bardzo często w projektach programiści dla nieprogramistów i nie chciałbym umniejszać wiedzy eksperckiej analityków systemu, którzy to wszystko tworzą, ale głęboko wierzę w to i myślę, że jest to bardzo często prawda, że pomiędzy, nawet jeżeli specyfikacja jest napisana w sposób, powiedzmy, bardzo lakoniczny i głupi czasami, to między wierszami są bardzo ważne wymagania, które na początku można bardzo łatwo przeoczyć, a potem okazują się po pierwsze przed kluczowymi, a po drugie takimi małymi gwiazdkami, które mogłyby na przykład przekonać nie tylko sam sztab. Zmierzam do tego, czy jest szansa, że moglibyśmy, bo wiem, że zostały wysłane już pisma do PKW i tam odpowiedzieli o specyfikacji, ale nie przetarg, tylko o specyfikacji, powiedzmy, wewnętrzną. Zamówienia. Ona jest dostępna publicznie i my tą specyfikację z tych warunków zamówienia posiadamy. Ta specyfikacja jest dostępna nawet na stronach komisji. A być może jeszcze coś, dlatego że jedna warszawska firma się zgłosiła, wcześniej dwie to robiły, być może, czy te firmy, w sensie, że to już tak w ogóle, żeby nie tylko to, co jest oficjalnie, tylko jeszcze być może te firmy, po pierwsze, żeby swoje imię oczyścić w jakiś sposób, to jest dla nich plus, a dla nas by to było, że po dokładnym przeczytaniu coś takiego można wiele rzeczy ciekawych było. Z całą pewnością do tych firm się zwracamy, zresztą ja nie widzę problemu, żeby one przystąpiły nawet do projektu, w sensie nie tyle jako firmy, bo my tego typu wsparcia nie akceptujemy. O tym też było dyskusjonaliście, że nie akceptujemy tego typu wsparcia, bo jeżeli projekt ma być społecznościowy, to od tego musi być oderwany, ale osoby, które uczestniczyły w tego typu projektach, mogą do naszego projektu przystąpić. Myślę, że tutaj przedstawiam już stanie całego zespołu. No. Dobra.
Aha. To jeszcze, no to wspaniale. Czyli ja może dodam jeszcze takie... Abstrahuję też od, abstrahuję od oceny dotychczasowych systemów, czy one są tak, to dobre, to czy one są złe. I ja uważam, że wiele złego jest... Znaczy, rzeczy, które zostały źle zrobione, nawet nie leżą czasami po stronie wykonawcy, o ile w ogóle po stronie wykonawcy leżą jakieś złe rzeczy. No, tak. Może ja dodam coś. Ja się też przedstawię. Robert Partyka, znany jako Bobson, lider działu architektury, czyli ten, który będzie pilnował też programistów. Więc ja bym tutaj chciał tak po pierwsze zaznaczyć, że to, że my się nie odzywamy tak często, to po prostu znaczy, że my was bardziej słuchamy, niż chcemy was zakrzyczeć. Czasami musimy trochę brutalnie wejść w dyskusję, bo dyskusja po prostu zmierza w złym kierunku, a jeszcze dodatkowo narzekacie często na głównej, że jest chaos, bo za dużo wiadomości, ale sami ten chaos często tworzycie po prostu wpadając w studnię dygresyjną. Dlatego czasami musimy trochę brutalnie wejść tam w tłum, prawda, i powiedzieć, że słuchajcie, no ale tutaj już się wypowiedzieli liderzy i będzie to trochę inaczej. Druga rzecz, jeżeli chodzi o oprogramowanie, na pewno będziemy po pierwsze konsultować wszystkie dokumenty, które my przygotowujemy. Znaczy będzie, jest teraz przygotowywana analiza biznesowa, czyli tak zwanych potrzeb biznesowych aplikacji. Będzie przygotowana też analiza architektoniczna, czyli to jak będziemy to programować. Stawiamy raczej na rozwiązania sprawdzone, to znaczy nie chcemy się pakować w rzeczy, które tam byłyby fajną ideą do sprawdzenia, prawda, bo to nie jest to miejsce, gdzie można testować rzeczy. Po drugie chcemy pokazać, że open source jest takim miejscem, gdzie dużo rzeczy już wymyślono. I koła od nowa to można wymyślać, jak się wymyśliło fajne nowe opony, prawda, ale jak nie wymyśliłeś fajnych nowych opon, to koło jest zawsze kołem. Tam, gdzie nie trzeba stosować specjalnego protokołu, to nie będziemy go stosować. Szczególnie, że pamiętajmy, bezpieczeństwo jest tutaj kluczowe, a rzeczy nowe zwykle są mniej bezpieczne niż rzeczy, które już istnieją. To jest druga taka sprawa, no, ale i będziemy to oczywiście kaskadowo konsultować. To znaczy głos społeczności jest dla nas bardzo ważny, ale no, my ten głos musimy przesiać. Musimy dobrać też osoby do zespołu, bo one będą dobierały te, które po prostu mają kwalifikacje eksperckie. Żeby, no, nie będziemy już jednoosobowo podejmować decyzji, ale będzie taka kaskadowość wysłuchania głosu społeczności, podjęcia decyzji. Znaczy, ja osobiście uważam, że w projektach demokracja się nie sprawdza, bo 10 niedoświadczonych osób przegłosuje jedną osobę, która ma doświadczenie, a jeżeli byśmy chcieli robić głosowanie ważone, czyli tam jeszcze dodać element ekspercki, no to kto ma ustalać, że ktoś jest ekspertem? Czyli kto ma patrzeć na ręce tego, który patrzy na ręce? Czy miałeś jakąś propozycję płynnego, nie? No ale to też jest, znaczy no właśnie ważone głosowanie, to jest to, gdzie ekspert ma być wyższą wagę głosu. I można jeszcze dodatkowo scedowywać głosy. Ważony dostaje więcej punktów ten, którego głos znało więcej ludzi, nie? Znaczy nie, ten, który ma wyższą wagę ekspert. To są typowe właśnie problemy demokracji, walka z problemami, których nie ma w momencie, kiedy się podejdzie trochę autorytatywnie do... No to jest takie śmiech z historii, prawda, że znaczy, tworzymy system do głosowania demokratycznego w trybie, który jest całkowicie odmienny. Co do sposobu powstawania, że on jest niekomercyjny, to nie znaczy, że produkt ma nie mieć takiej jakości jak produkt komercyjny. Niestety musimy sobie powiedzieć otwarcie, że w każdej firmie, która tworzy jakiś produkt, jest ktoś, kto te decyzje podejmuje ostatecznie. Słucha się różnych osób, o różne zdania pyta, może przeprowadzić głosowanie, z którym się może potem nie zgodzić. Chodzi o wytworzenie produktu i koniec. No, produkty mogą powstawać tylko w takim modelu, bo głosowanie wszystkiego mogłoby się skończyć stworzeniem skrzyżowania traktora z ciężarówką i kosiarką. No. Który obsługuje głosowanie? Nie wiem, czy traktorem usługiwać głosowanie. Poza tym też niestety powiedzmy sobie otwarcie, że na przykład duże zdanie w naszych ocenach, mówiąc w ogóle o wszystkich ludziach, ma subiektywne doświadczenie, czyli na przykład doświadczenie z określonymi narzędziami, językami programowania, metodologiami, frameworkami i czasami pewne osoby, pewne rzeczy chcą przeforsować, bo fajnie by się w nich czuły i to jest absolutnie naturalne. Natomiast
My musimy do tego podejść w zupełnie inny sposób. My musimy podejść do tego, co będzie dobre ze względu na powodzenie projektu, a nie ze względu na to, że na przykład większość ludzi zna dany framework, albo dany framework jest fajny, albo ma świetną nazwę. Bo takie życzenia się zdarzają. Jest to ta decyzja, w jakim języku będziecie na ten system, czy... Nie, najlepszy. Znaczy ogólnie tak, jeżeli chodzi o technologię, to znaczy, jeżeli mam, miałbym odpowiedzieć, jaka technologia będzie użyta, to ja odpowiem prosto, jednym słowem. Najlepsza. To znaczy do rozwiązania danego problemu, który powstanie w wyniku architektury analizy biznesowej, będziemy wybierać najlepszą technologię. Najlepszą ze względu na architekturę i najlepszą ze względu na dostępne zasoby ludzkie. Dlatego, że musimy pamiętać, że wybranie technologii N nie będzie... Nikt nie zna wszystkich, no ale wiemy, mniej więcej, ale kierując się zdaniem kilku osób, czy... Znaczy... Jeśli uważam, proszę. Pytanie było, jak wybrać, tak? Tak. Bardzo prosto. Mamy tam 600 osób, które się zdeklarowało, nie? Stosując metodę 80-20, 80% osób w ogóle nie zrobi nic, nie? Zrobi tylko 20%, cokolwiek, nie? To i tak jest bardzo duża grupa. I co by nie mówić, jeżeli to się rzeczywiście sprawdzi, to ja nie znam innego polskiego projektu sterującego od totalnego zera w modelu open source, który zgromadził tyle osób i który działał. Bo właściwie my na dobrą sprawę w tej chwili działamy w takim kompletnym niebycie, nie mamy nawet pytać kogokolwiek o zdanie, jak to robić. Możemy pytać tylko ludzi z zagranicy. Ale z tych 600 osób jest już jakieś portfolio ludzi, którzy mogą cokolwiek zrobić. Nie? I język, który będzie wybrany, prawdopodobnie, nie chcę się odcinać, prawdopodobnie też będzie brał pod uwagę to, co my mamy. Oczywiście, to jest, tak jak mówiłem, jeżeli kwestia technologii, kwestia zasobów. Jeżeli na przykład wybierzemy sobie na przykład Cobola, nie? Jako najbardziej sprawdzony, używany przez banki, system, język, który ma. Może Co z tego, jak będziemy mieli do tego trzech programistów, nie? I to obłożonych tak robotą, że będą wytwarzali kod w tempie 5 linijek miesięcznie, nie? Ja myślę, że z Cobola nie mamy jeszcze żadnego. Znaczy, tak, jakbyśmy mieli programista Cobola, to wiesz, daje taki budżet, że... Jeżeli ktoś sobie zdaje sprawę z prawdopodobieństwa, to doskonale wie, że nie napiszemy tego ani w prologu, ani w Cobolu, tak? Object Pascal raczej też nie. Raczej też nie. Znaczy, ja wiem, że dla niektórych... Chociaż powiem szczerze, pojawiła się kwestia typu Lazarus. Tak, pojawiła się. Tak, całkiem serio. Ja powiem tak, bo dla wielu może wydawać się osobami z ulicy, które tutaj zaczynają się ekspercko wypowiadać, tak żebyście mieli świadomość, no ja programuję od 25 lat, a od 15 lat działam po prostu na rynku IT, prowadząc projekty IT całkiem spore. Marek ma bardzo duże doświadczenie też w latach, bo podejrzewam większe nawet niż ja, jeżeli chodzi o tego typu projekty. Także po prostu to często to, co wydaje się dla kogoś szczególnie bardzo młodego, że nie chcę ubliżać temu ten ogień, który się pali w młodych ludziach, bo sam pamiętam, jak to byłem na scenie amigowej i różne rzeczy się czasami wymyślało właśnie od zera. I później człowiek był zachwycony, nie dowiadywał się, że da się to zrobić 10 razy lepiej i tutaj dostawał wzorzec projektowy, prawda, i nagle świat mu się przewracał pod nogami. Po prostu my bardzo często wiele rzeczy oceniamy przez pryzmat doświadczenia dużych projektów, które prowadziliśmy dotychczas w swoim życiu, komercyjnych projektów, często projektów, jako że zajmujemy się bezpieczeństwem, których po prostu nie możemy mówić. No i przez ten pryzmat też będziemy oceniać rozwiązania dobierane. Bo musimy patrzeć na to, że taki system potencjalnie może być, no tak Estonia się o tym przekonała, prawda, podczas wyborów i my musimy to uwzględnić, prawda. Ale pamiętajmy, że kwestie bezpieczeństwa... Podsumuję, to czyli będzie ważone głosowanie po uprzednim zapoznaniu się z... Nie, będzie totalna dyktatura, jak to w czasy wesołego chaosu się... Znaczy, zależy w którym dziale, ale kwestia jest taka, to jest to totalna dyktatura, która ma działać dobrze, czyli taka, która najpierw wysłuchała głos. Ja po prostu będę musiał z zespołem osób, które będą mi doradzać, bo musimy zrobić tą kaskadowość. No nie da się dobrać dobrze technologii, jak masz 600 osób mówiących o technologii. Bo 300 będzie twierdziło, że na pewno powinno być coś innego.
Ja też proponuję stworzyć jakby podprojekt do tego, bo tak naprawdę jest kalkulator, jest jakaś... Tak, to będzie, kwestia jest taka, to nie jest ten moment, żeby mówić o podprojektach, bo my musimy najpierw znać dokładnie wymagania. Wiemy już z analizy wstępnej, że zaczniemy od kalkulatora zero, tak to sobie, myślę, że rozpiszemy głosowanie na nazwę lepszą, bo kalkulator zero się może dziwnie kojarzy. Ja myślę, że obywatel zero by brzmiał jeszcze zabawniej. Zuzia. Albo Zuzia, tak? Jest nazwa, tak? Nie, to znaczy absolutnie. Mam tylko jedno pytanie. Od którego momentu chcecie zacząć wybory? Od liczenia głosów czy od wcześniejszego elementu? Bo teraz dwa wątki poruszane. Znaczy tak, ja powiem dlaczego chcemy zacząć od kalkulatora. Dlatego, że kalkulator... Znaczy tak, to jest pytanie do analityków, a wcześniej jeszcze do prawników, bo... Wiemy, że pierwsza faza dotyczy zgłoszenia kandydatów, list i tak dalej. Jest jeszcze wcześniejsza faza, ona za nami dumszą. Czy ja mogę wam opowiedzieć po prostu, jak to wygląda od strony praktycznej? Bardzo na to liczę. Naprawdę bardzo, będziemy notować. Znaczy, natomiast dlaczego mówi kolega o kalkulatorze? Bo jest to, ten kalkulator dla komisji jest elementem systemu, który najszybciej i najłatwiej można go odrębnić i rozpocząć od niego. Mocny nacisk na to, że kiedy zaczniemy kodować. Bo wielu ludzi też czeka. Powiedzmy szczerze, większość osób, które się zgłosiło, to są programiści. Oni by bardzo chcieli zacząć w modelu, który jest znany z liceum, prawda? Napiszmy coś, a później jakoś to będzie. No, to niestety w tym projekcie nie zadziała, bo my wiemy, że takie podejście nie działa po prostu. Później będzie więcej refaktoringu niż pisania kodu. Poza tym porządny projekt open source powinien mieć 4-5 forków, niezależnie od zmian. Mamy 30 coś. Znaczy nie, no teraz jest... Ja myślę, że... Ja mówię o porządnych forkach, a nie to, że ty sobie skopiował ten widok. Możliwe, że byliśmy najszybciej przyrastającym projektem, który miał forki, nie w danym momencie. Kamil, jak coś powie. Kamil, powiedz coś o... O tym, jak na czym stoimy. Mogę się opowiedzieć, bo jak ruszyła tylko strona internetowa, to od razu znalazłem się kilka śmiaków, które chciał oczywiście skakować i tak dalej. Nie tylko tą stronę. Nie tylko tą stronę, ale strony firm, fundacji, które są zaangażowane i nas wspierają. Szczecińska grupa użytkowników Linuxa też próbowała chyba skakować, tak? No to tak, generalnie dość włamów tam. Czyli prób włamów. Prób włamów gwałtownie wzrosła. Nie? Jeżeli mieliśmy tak z reguły tygodniową, że dziennie mamy z 4-5, to w tych chwilach szczytu, tam kiedy zaczęła się ta największa lawina medialna, to ich było tak... No około 30. No. Aż sam zdziwiony byłem, że ten kowu się w ogóle to chce wchodzić. Nie? No. Także generalnie od strony takie bezpieczeństwa współpracujemy już z trzema firmami, które będą wykonywać ten testy. Są wykonywane te testy na naszej już stronie projektowej. Są sprawdzane ustawienia wszelakie serwera, zabezpieczenia, czy to wszystko działa, czy jest dobrze poprawnie szyfrowane. Dlatego część z Was na forum, przepraszam, na Facebooku pisze, że nie może ze starych przeglądarek się podłączyć do strony po SSL-u. Tak, bo są dosyć już restrykcyjne ustawienia. Stąd część osób narzeka. Proponuję nakładać przeglądarki na jakieś takie nowocześniejsze. Powiem Wam szczerze, że Firefox 1.0 potrafi być na naszą stronę, bo już ma załadowane te dosyć restrykcyjne ustawienia. Także są trzy firmy. Jedna firma zgłosiła się, jeden się nazywa, tylko przypomnę. Testuj.pl. Oni chcieli audytować kod kalkulatora, czy jakikolwiek, który produkujemy. Są bardzo chętni do współpracy. Ponad 1800 osób zorganizowanych właśnie wokół testowania. Ja jeszcze prowadzę rozmowę z jedną firmą, która zajmuje się testami w ogóle infrastruktury od strony sieciowej. I jeszcze jedna firma właśnie sprawdza ustawienia serwera tego projektu komunikacji poczty, czy to jest poprawnie szyfrowane, dekapowane i tak dalej. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Dyskusja jakaś bardziej się wywiąże? Ja też przeczytałem nawet z poprzedniej wypowiedzi. Przepraszam, zapomniałem imię, ale... Możesz mówić Bobson, tak jak wszyscy znają. Okej, Bobson. To ty powiedziałeś właśnie, że dyktatura. Ja jestem o wiele młodszy, nie mam takiego doświadczenia i chciałem od razu chyba udzielić głosu w sprawie właśnie wyboru technologii, więc kolega zapytał. Sposobu. Znaczy już tam pod języki nazwa. Może jestem
może jestem głupi, ale nie jestem idiotą. Wierzę w to, że wiecie, co robicie, jeżeli na pewno każda osoba, która będzie komentowała wybór, niech pamięta, że ci ludzie, którzy po pierwsze zgłaszają się open source'owo, czyli robią to charytatywnie, a druga sprawa, mają duże doświadczenie i na pewno, czytając wiele publikacji o tym i specyfikacji pisząc, konsultując się z programistami, na pewno spotkali się z wszystkimi technologiami, jakie wymieniamy bardzo często i ci ludzie, ci osoby, które będą to wybierać, czym to będziemy pisać, wiedzą, co robią i to jest takie właśnie, także za każdym razem, kiedy takie pytanie będzie padało, to wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. Znaczy ja tutaj chciałbym wyjaśnić, bo tak się śmiejmy, że to jest dyktatura. Okay. Słowem komentarza i się puszczę, dobra? Okej. Okay. Bo ten, chodzi o to, że to nie jest tak, że ja przyjdę na listę i powiem, słuchajcie, a teraz będziemy pisać to w tym, bo tak mi wychodzi ze statystyk, prawda? Oraz, i pamiętajcie, że przemnożę to przez stałą czasową Billa Gatesa oraz parę innych parametrów wróżonych z fusów, śmietnika oraz układu gwiazd w danym momencie. Bo jakby spojrzysz na statystykę, to powinniśmy to pisać. Tak, patrząc na statystykę, powinniśmy pisać to w PH. Ale chciałem tylko powiedzieć, że każda merytoryczna wypowiedź, nawet jak ja się z nią wewnętrznie nie zgadzam, to my ją analizujemy pod względem, czy tam nie ma gdzieś, którą powinniśmy uwzględnić. Ale ostatecznie na coś będziemy musieli się zdecydować i podejrzewam, że części osób się ta decyzja nie spodoba. No ale to nie da się zadowolić wszystkich. Że będą autorytarnie zrównane decyzje i odbicie będzie odwołania, tak? Nie. Mi chodziło o to, że... Ale czekaj. Każda decyzja, która będzie podjęta... Ale jemu chodziło raczej, że czekaj. Każda decyzja... Chodziło o to, żeby nie krytykowali za decyzję. Chodzi o to, że każda decyzja będzie uzasadniona. Jeżeli wybór technologii będzie uzasadniony, każdy będzie musiał powiedzieć, czy to uzasadnienie go przekonuje. Bo i też będą warunki takie, że mamy takich ludzi, mamy też doświadczenie, że to jest bezpieczne i to będzie zatem. To nie będzie tak, że Bobson właśnie przyniesie sobie, będzie PKP, bo TKF, nie? On uzasadni dlaczego. Będzie autorytarny, ale mówisz, ludzie mają doświadczenie. Tak, ale na tym polega też między innymi w pracy w IT. Masz zestaw wymagań i musisz podjąć decyzję. Jeżeli decyzję uzasadnisz i przejdzie to przez zespół, że OK, przekonuje nas ta decyzja, jest podjęta, odrzucasz pewne rozwiązania. Tak samo tu będzie zrobione, nie? Decyzja będzie ogłoszona, ale będą podane, dlaczego została taka podjęta, a nie inna. Więc ja chciałem wyrazić zgodę do tego, co powiedziałem. Nie, bo nie ma Żeby nie było właśnie to wszystko będzie wyjaśnione i będzie zostało. Ale ja to rozumiem. Nie zacznijmy was uczyć realnie. Ja to rozumiem. Chyba, że ktoś bardzo będzie chciał. To możemy znaleźć któryś tam liście, czyli tam Redfaka na przykład. Ja mam pytanie z innego sprzeczki do tego, o czym mówiliście, bo mówiliście, że to jest kontrybutorami będą mogły być tylko osoby prywatne, nie firmy, ale mówiliście przed chwilą, że jakaś firma testuje. Jeżeli ta firma chce stestować, tak, bezpieczeństwo, czy zaudytować kod, to my i tak nie jesteśmy w stanie ją przed tym powstrzymać w momencie, kiedy kod będzie ogłoszony, tak? My jej nie płacimy za to. Jeżeli chodzi o testerów, to jest osobna sprawa. Osobna sprawa. Nie, my nie będziemy, nie wiem, im płacić za to. Czy oni na zasadzie wolontariatu chcą? Wolontaryjnie chcą to zrobić i tak, ponieważ to jest publiczna kwestia, to każdy będzie mógł to stestować. Tak. No jasne, ale ja będę mówić, jeżeli zgłosi się do was firma jakaś programistyczna, że on powie, że ma fajne framework i żebyśmy go zastosowali. Godzimy pracę programistów. Jak najbardziej. Rozwój systemu. Jak najbardziej. Zapytam się czy jest możliwość kontrybucji też na poziomie. Czyli tutaj raczej tego nie przypowiedzieć. Musiałbym się wypowiedzieć na fałd, ale obawiam się, że nie będziemy chcieli przyjmować tego typu. Za falę. Co? Po pracy programistów. Musimy się dalej wypowiedzieć kontrybucji ze strony firmy. Ale tak jest właśnie programiści, bo proszę bardzo, jeżeli firma to tak powie, słuchajcie, chcecie, żeby nie było potem, że to firma... No, mamy przerwanie na maskowane już, teraz trzeba zadać pytanie. Pytanie jest takie, czy jak firma będzie chciała zapłacić swoim pracownikom za kontrybuowanie kodu, to czy my możemy przyjąć kontrybutora w postaci firmy, czy każdy z tych pracowników by musiał osobno tej licencji HPL udzielić? No, każdy z pracowników, znaczy każdy kodujący musi tam wyklikać. Czy firma może za to zapłacić, ale kontrybucja będzie de facto przyjęta od programisty, tak? Żeby było jasne. I to działa tak w każdym projekcie open source, po prostu należy najpierw dodać się do
Są bardzo różne modele. Okay. Przyjęliśmy taki model z tego względu, żeby nie było zarzutów, że przyjmujemy prawa na jakiś podmiot, który następnie nawet pod warunkiem udostępnienia licencji GPL-owej udostępnia. Także ten model, o którym mówię, no jest jak najbardziej praktykowany. Chyba też w jednym z najbardziej podstawowych dla społeczności w projekcie kernela Linuxa. Także to... Trzeba właśnie wyrobić. To jest wszystko, co do tej pory zawsze widziałem, że trzeba po prostu pierwsze wymaganie trzeba się dopisać, pierwszy commit musi być, dopisujemy się, że chcemy, żeby jesteśmy świadomi tego, że wszyscy będą mieli do tego dostęp. Tak, tak. To jest jakby ten model. No i on się w naszej ocenie sprawdzi. Firma oczywiście może zasponsorować tam z programistów, będzie to gest jakiś dobry dla projektu. Mamy też przewidzianą opcję credentiali, czyli takiego podziękowania dla osób, które w każdej innej formie nas wspierają. I zakładam, że jak taka firma się pojawi, nie będzie to tylko działanie PR-owe pod publikę, żeby tam zasponsorować dwie osoby, tylko znamy, że to jest jakiś sensowny, fajny wkład, to pewnie wymienimy w credentialach też taką firmę. Czyli ja myślę, że tak, że w ogóle ta decyzja co do tego, bo tutaj Rafał może nie powiedział, bo to była konsultowana z międzynarodowym gremium prawników związanych z open source, więc myślę, że jest to decyzja całkiem sensowna. Ja mam pytanie dotyczące tak naprawdę związane z zapałem dookoła całego projektu, bo skoro to nie będzie gotowe na wybory prezydenckie, jeżeli PKW będzie teraz rozsądniejsza przy wyborze kogokolwiek kolejnych wyborów, to znaczy tak, no, wybory prezydenckie tak ktoś będzie musiał usłyszeć, tak? Pojawi się jakaś firma, będzie kontynuacja, no nie, cokolwiek się stanie. Będą zadowoleni, to będą kontynuować być może to dalej, bo być może to w ogóle wyjdzie poza przesadę. Nie jest szansa, żeby biorą w ogóle liczenie ręczne od razu. Ze względu na to, jakie mają przepisy związane z tym, jak na ile przed wyborami mogą rozpisać przetarg na obsługę. No więc dobra, no najprawdopodobniej nie będzie przetargu, tak? Zwrócą się tym razem do odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych i będzie forma bezprzetargowa z uwagi na to, że to jest system istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Ale nawet gdyby coś takiego się nie wydarzyło, tylko ten system ma być gotowy mniejsze wybory, no to tak naprawdę i oni zrobią rozsądnie, czyli rozpiszą przetarg z 10-miesięcznym wyprzedzeniem, wtedy tutaj też nic nie będzie gotowe, tak? Po tym wyborach powiedzą, w Polsce wybory są organizowane co kilka chwil, co kilka dni. To nie jest tak, że są wybory duże i że są akcje wyborcze na zasadzie takie, że masz Parlament Europejski, Sejm, Senat, dalej masz już wybory prezydenckie. Każdy i samorządy są inne. Tylko też. Natomiast wybory macie codziennie. To są osoby, które rezygnują z mandatu. To są osoby, które tracą ten mandat. No tak, masz kilkanaście akcji wyborczych dziennie. Jasne. Znaczy dziennie, no, w ciągu tygodnia. Więc to nie jest tak, że nie napiszecie czegoś na wybory prezydenckie, to już jest koniec. Macie jeszcze szansę na Sejm Senat. To jest końcówka roku, czysto teoretycznie. No tak, ale a dalej macie wybory kadencyjne, uzupełniające. Tam są cały czas wybory. To nie jest tak, że to jest instytucja na te kilka lat. Jest taki ciąg wyborczy, który ma miejsce w tym momencie. Parlament Europejski, samorządówka, teraz będzie prezydent, za chwilkę Sejm Senat. To są dwa lata. A wszystko inne to są, jak mówię, wybory kadencyjne. Tak, ale to uzupełniające, no to jest tak, no, że się przytrafia. Generalnie można je robić ręcznie, bo to jest jeden okrąg w dużej mierze. Tylko pytanie jest po co? Plus, tak. Będzie system, tak? Właśnie to pytanie jest takie, że tutaj no, chyba wszystkim chodzi o to, żeby zrobić coś fajnego, coś dużego, tak? No coś fajnego, coś dużego za chwilę się kończy. To znaczy pod koniec przyszłego roku pojawi się dziura, która będzie trwała 3 lata. Ale rzecz zrobiona do obsługi dużych rzeczy może posłużyć również do obsługi małych rzeczy, tak? Jeżeli system będzie gotowy, no to zasadniczo czemu liczyć coś ręcznie z tego? Nie, to nie tylko o kwestii związanej z zapałem, tak? Inaczej, wszyscy chyba tam terminarz między się orientują, że tutaj jest jakiś tam odnoszony. Stworzenie takiego systemu na wybory prezydenckie może być mało realne i ja o tym mówię. Natomiast stworzenie tego systemu do czasu wyborów parlamentarnych jest moim zdaniem realne. Jest to optymistyczne zdanie, ale no tak, no czy się uda, czy nie? Takie... Tylko pytanie, co z tego, jeżeli się nie uda? Jeżeli będzie duży postęp w projekcie, to absolutnie nie zamierzamy go zatrzymywać, tego projektu. Co z tego, że wybory będą za 3 lata?
Ale ja się pytam bardziej o zapał uczestników. Czy nie jest oparty? Który może bardzo mocno opaść z związku. Tak zazwyczaj jest z każdym projektem. Będziemy poszukiwali nowych ludzi, którzy będą chcieli brać udział w czymś stabilnym i co już istnieje, tak, i posuwa się do przodu. No. Ja może powiem, znowu jako programista, kontrybuowanie do projektów open source może stać się uzależnieniem, dlatego że open source ma do siebie, że tak naprawdę dostajemy natychmiastowy feedback co do tego, co się dzieje. Także to jest plus, który jest na pewno nie do zbagatelizowania. Także tak naprawdę najtrudniej jest zacząć. Jeżeli ktoś już zacznie, to potem ta osoba niestety może się uzależnić, więc może się skończyć na tym, że po prostu będzie na przykład grupa tych, nawet ja myślę, że 20% to jest bardzo, bardzo optymistyczne założenie. Czy to nie jest moje? Tak, ale to jest za parę, to jest bardzo. Czyli jednym słowem musimy zacząć też koptować do projektu psychologów i później stworzymy grupę wsparcia. Efekt odstawienny może być wyskoczący dla wielu programistów. Koptować? Psychologów. A, grupę wsparcia trzeba stworzyć, nie dla uzależnionych. Nie, nie. Albo nowy projekt. Tak. Albo nowy projekt. Leczyć się z komorem. Ja też muszę, bo wydaje mi się, że pytanie jest raczej jeszcze nie do kierownictwa. Jeszcze tylko jedno pytanie i może posłuchamy. Nie do kierownictwa, tylko do potencjalnych uczestników. I ja jako potencjalny uczestnik muszę powiedzieć, że w życiu nie pomyślałem, że to mógłby mnie zniechęcić. Perspektywa, że mój system, nie wiem, będzie wykorzystany w małej skali albo w ogóle nawet. Myślę, że inne motywy kierują ludźmi w open source. Przynajmniej tymi, których ja znam. Ja przyjrzyj mi się, jak długo już jest rozwijany kernel Linuxa i końca rozwoju nie widać, nie? Więc... Hurt też, no. Na Hurt to już mogę powiedzieć. Że to jest jak duży projekt, tak? A ktoś widział w ogóle, żeby Hurt gdzieś był uruchomiony? Myślę, że są ludzie, którzy rozwijają papa, tak? No więc... Mam nadzieję, że... Ale nie mają użytku. No właśnie, to jest dużo. Ja jeszcze to pytanie rozumiałem tak, że jeżeli chodzi o to, że jeżeli państwo wyda pieniądze na kolejne wybory, które będą za niedługo, nasze szanse na wdrożenie tego projektu zmniejszają się drastycznie, tak? Ponieważ jeżeli teraz państwo wyda pieniądze na właśnie wdrożenie nowego projektu, a później powie, dobra, to teraz bierzemy ten open source'owy, to znowu będą zarzuty tak o wydanie pieniędzy nie... Na razie bezpodstawnie. I chodzi o tę kwestię, tak mi się wydaje, że chodziło o tę kwestię właśnie tutaj szans na wdrożenie projektu, jeżeli inny system zostanie użyty wcześniej na najbliższe wybory duże. Czy ja nie jestem przekonany, że to faktycznie jest tak, że jeżeli będzie inny system wykorzystany, to faktycznie też szanse jakoś drastycznie maleją. Jest to co najmniej dyskusyjna teza. Myślę, że określanie to, jak się zmienia szansa na to, że ten projekt zostanie użyty przez administrację, jest w tej chwili w różny sposób. Szczególnie, że nie wiemy, jakie będzie pierwsze wrażenie z kontaktem z nową konstytuowaną komisją wyborczą. Tak naprawdę dopiero po tym, jak zobaczymy, jak oni zareagują na próbę kontaktu i czy to będzie pozytywna, czy negatywna, czy neutralna, będziemy w stanie w ogóle szacować, jak może wyglądać w przyszłości współpraca. W tej chwili to jest takie, no, wypiłem kawę, prawda, coś mi zostało na dnie i twierdzę, że będzie, o jutro będą wzrosty na giełdzie. No mam 50% szans, że trafię. Okej, tak. Okay, prosimy o to pytanie. Dziękuję. Wreszcie. Ja chciałem zapytać, mam nadzieję, że ten uznany dygresję. Od strony prawnej, jak wygląda publikowanie źródeł projektów, które były z przetargów, które zostały wykonane za pieniądze państwowe. Czy to jest zakazane prawnie, czy to jest dozwolone? Nie jest zakazane prawnie, wszystko zależy od warunków, które były w przetargu. Jeżeli dany urząd ma tylko licencję na korzystanie tak na dobrą sprawę z oprogramowania, które zamówił i nie może go rozpowszechniać, bo nie ma autorskich praw majątkowych, to nie może nic z tym zrobić. A jeżeli ma autorskie prawo majątkowe przeniesione na siebie jeszcze idealnie razem z dostępem do kodów źródłowych, to może z tym oprogramowaniem zrobić wszystko, włącznie z wrzuceniem do domeny publicznej. Może oddajmy faktycznie głos tutaj Maćkowi, tak, na Bino, bo wiele rzeczy, o których mówimy, jest faktycznie przyszłych i niepewnych. Tak jak ta dyskusja, że później projekt może oklepnąć trochę,
to no, każdy z nas się z tym zgadza. Chcemy też spowodować, żeby było jakieś przychylne przyjęcie projektu w PKW na tej zasadzie, żeby nie traktowali tego jakoś kontestacyjnie, tylko żeby chcieli się nawet trochę w ten projekt zaangażować, trochę na zasadzie, że im też to może pomóc. I to by była w ogóle sytuacja idealna, żeby ten projekt nie dzielił losu Janusika, czy jakoś tam pozostałe. Tak, trzeba sobie usłyszeć, my nie chcemy tutaj robić, a teraz wam pokażemy, że my się nie znaliście, tylko po prostu specjaliści się zebrali po to, żeby pewną część przestrzeni publicznej, skoro ona istnieje i tak myślę, że tak jak powiedział Marek, no odkomercjalizujmy ją, skoro potrafimy. Nie? No bo myślę, że potrafimy, to dlaczego nie? Okay, no, a że nikt inny tego nie robił, ktoś musi być pierwszy. Po co? No. Okay. Cześć, jestem Maciek, jest nam miło. Chciałbym się już coś powiedzieć, coś zrobić w zakresie systemu dla Państwowej Komisji Wyborczej. I teraz tak, my weszliśmy w środek projektu. Cały projekt zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Dzisiejsze dyskusje i rozmowy były na temat tej najprostszej części całego projektu, czyli tego, że 1 plus 1 równa się 2, tego, że trzeba stworzyć jakiś kalkulator wyborczy, że są obwodowe komisje, które są zmęczone, jest środek nocy, trzeba im pomóc, żeby to było szybsze, bardziej efektywne, gotowe do wprowadzenia i tak dalej. Natomiast moim skromnym zdaniem wypadałoby cofnąć się jeszcze wcześniej do tego momentu, pierwszy, rejestracji kandydatów. To jest podstawa do działania kalkulatora. Jeszcze wcześniej meldunek, gdzie są obwody, ile osób jest uprawnionych do głosowania w ramach danych obwodów, jakie są nakłady kart do głosowania, ile osób jest w spisie wyborców i tak dalej, i tak dalej. Oraz podstawa, czyli tak zwane krosy. Innymi słowy, na kogo możemy głosować w ramach danego obwodu. To są rzeczy, za które my nie odpowiadaliśmy, jakby dostaliśmy je dość późno i stąd znaleźliśmy się w miejscu, w którym się znaleźliśmy i stąd dalej ta sala i tak dalej. I teraz tak, żeby wasz projekt miał szansę powodzenia, to moim skromnym zdaniem powinniście zacząć od bardzo sensownej analizy prawnej, w zakresie tego, jak się rejestruje kandydatów i listy na samym początku. Zacząć od zrobienia całego meldunku, żebyście wiedzieli, na jakich danych kalkulator ma działać. Bez tego napiszecie kalkulator, no ale no, okej, będzie ładnym okienkiem, nie wiem, wprowadź licencję, zrób coś z tym, ale nie będzie miał wiedzy, skąd czerpać dane. To jest pierwsza rzecz. Kolejna sprawa jest taka. Możecie pominąć ten element i skupić się na tym, co udostępniło KBW. KBW w ramach własnego budżetu, własnych programistów stworzyło ten element, o którym mówię, czyli cały meldunek oraz cały krosor, wszystko związane z kandydatami. Możecie spróbować z tego skorzystać, natomiast jeżeli chcecie z tego skorzystać, to musicie liczyć się z tym, że po pierwsze, ten projekt już nie będzie projektem, który będziecie mogli wdrożyć gdzieś indziej. Nie pójdziecie z tym projektem do jakiejś spółki akcyjnej i powiecie, hej, mamy system, który pozwoli akcjonariuszom na oddawanie głosów, bo będzie ściśle połączony z PKW. Więc to tutaj jest pytanie takie analityczne, czy architektoniczne, analityczne, czy prawne nawet. Od czego zaczynacie? Na wybory prezydenckie moim zdaniem nie zdążycie. Bo jest tutaj niewielkie prawdopodobieństwo, że po pierwsze to będzie wykonywane poprzez jakikolwiek system informatyczny. Nie wiadomo, jakie decyzje podejmie nowe kierownictwo Państwowej Komisji Wyborczej. Nie wiadomo, kto w ogóle w ramach PKW w tym momencie występuje. Więc wątpię, żeby była szansa zdążenia na wybory prezydenckie. Jeżeli chodzi o kolejne wybory parlamentarne, nie wiem, czy zrobicie się z meldunkiem. Nie wiem, czy robicie się z pozostałymi elementami. Jestem zdania, że jest to możliwe, tylko moim zdaniem, jak mówię, sensowna analiza prawna przełożona na sensowną architekturę. Pierwsze, od czego powinniście zacząć, to od sposobu komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Innymi słowy, Okej. Technologia tutaj, czy to będzie PHP, czy to będzie Java, czy to będzie .NET i tak dalej, jest drugorzędne, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Dalej, kwestia kalkulatora wyborczego. Kalkulator wyborczy od
X lat jest aplikacją desktopową instalowaną na laptopach czy na komputerach. Po co to jest w ogóle aplikacja desktopowa? Z tego tytułu, że są obwody na terenie tej cudownej Polski, które nie ma w ogóle internetu. Są w ogóle problemy z dostępem do jakiejkolwiek sieci. I teraz my mieliśmy pomysł taki, żeby ten kalkulator wyborczy w ogóle przerzucić na weba. A kalkulator wyborczy, jako aplikację desktopową, wykorzystywać jako support dla jednostek, które tego internetu nie posiadają. Jakie są scenariusze w zakresie przynoszenia tych wszystkich protokołów? Są jednostki, które nawet komputera nie mają. Więc wydrukują sobie kartę, biorą sobie tą kartę, na tej karcie wypisują swoje dane, przynoszą do odpowiedniej terytorialnej komisji wyborczej, ona na to patrzy i przepisuje dalej. Jeżeli są błędy, no to odwołujemy się znowu do obwodowej komisji wyborczej i takie kółeczko do momentu, w którym nie dostaniemy protokołu, który jest poprawny. I teraz tak, jeżeli chodzi o sposób działania, bywają przypadki szczególne. Bywają przypadki szczególne takie jak na przykład nakład. Czysto teoretycznie zgodnie z ustawą nakład jest 70%. Ale któraś delegatura postanowiła, że nakład nagle będzie 95%. Po prostu. Są miejsca, w których trzeba uwzględniać bardzo krytyczne wyjątki, więc cały kalkulator, który napiszecie, jeżeli wierzycie w technologii, która będzie desktopowa, musi być narzędziem, które będzie ekstremalnie proste i całkowicie sterowalne z tej jednostki centralnej. Nie jesteście w stanie przewidzieć wszystkich przypadków. Przypadek nasz. Jest sobie 16 listopada i wszystko jest pięknie. I nagle dowiadujemy się, że ktoś skreślił całą listę. Po prostu dzień wcześniej. Tak po prostu. Nie miał teoretycznie ku temu, znaczy miał teoretycznie ku temu uprawnienia, ale to był jeden z test case'ów, który nigdy nie był przerabiany, bo nikt o nim nigdy wcześniej nie powiedział. Więc jest nas wyborcza, programujemy. To są przypadki, z którymi się spotkacie na wyborach. To nie jest coś, co jesteście w stanie przewidzieć. Kwestie protokołów. Protokoły są zazwyczaj uchwalane, bo to musi być uchwała pod to, kilka dni przed wyborami. Obwieszczenie. Strzelajcie, kiedy było obwieszczenie ogłoszone. Jakie obwieszczenie? Obwieszczenie wyborcze. To jest dokument potwierdzający wybory. Takie dwa tygodnie przed. Nie, bo prawo mówi o tym, że musi być 3 miesiące. 3 miesiące. Aha, 3 dni. Trzy dni przed wyborami jest uchwała pod obwieszczenie. Protokoły to jest 6 listopada, więc to jest kilka dni. Czysto teoretycznie są projekty wcześniej, czysto teoretycznie tam się wiele nie zmienia, ale to ponownie, to jest czysto teoretycznie. Dalej. Kwestia w ogóle jakości oprogramowania. Jeżeli którykolwiek z programistów się pomyli, nie założył indeksu na bazie danych, to na testach takich, pentestach drobnych, jednostkowych może to nie wyjść. Ale w momencie, w którym przywalił Was 100 tysięcy protokołów w określonym czasie, to jedna linijka błędna położy całe oprogramowanie. I to położy je w ułamek sekundy. Po prostu będzie efekt skali. Efekt skali. Jak to dokładnie wygląda? Mamy sobie obwodowe komisje wyborcze. Klik. Nie działa. Nie działa. Telefon. U Ciebie działa? Dwa kliki. Trzy kliki. I idziemy w skalę. Bodajże w 2006, już też do końca nie pamiętam, wizualizacja wyborów samorządowych była bodajże na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o kliknięcia F5. Po prostu wszyscy F5, no bo nie działa. U Ciebie działa? A może działa? Może zrób? No i tak lecimy dalej. Że naprawdę jak najlepiej jest zdedosować jakąś witrynę, powiedzieć, że nie działa. Po prostu pójdzie cały efekt skali w tym zakresie. I teraz tak, jeżeli podejmiecie decyzję w zakresie tego, żeby kalkulator wyborczy jednak był online, do czego Was serdecznie namawiam, to korzystajcie z technologii typu. Znaczy z takiej technologii, która raz czyta dane, pozwoli Wam wypełnić protokół, żeby do tej bazy cały czas się nie odwoływać. Ktoś mówił na temat gości jednocześnie połączyć do bazy danych.
ktoś wyszacował bodajże wartości na liście to około 190 tysięcy połączeń, to już nie pamiętam, że w listopadzie. To jest troszeczkę mniejsza wartość, jeżeli chodzi o ilość połączeń, bo te połączenia nie są w danym momencie. Jak problemem nie jest ilość połączeń, tylko ilość danych. Właśnie. Dane są śmieszne. Dane są naprawdę zabawne. Bo co to jest? Mamy sobie kandydata, jeden integer, mamy sobie głos, drugi integer, to jest wpis. Dziękuję. To wygląda. Czysto teoretycznie. Policzyliśmy przepustowe wymagano, jaka musiała być zrobiona. Żeby system jej klęknął przy ekstremalnym polem. Właśnie klik. Pomijając już kwestię zasobów. Z umów, które na pewno znajdziecie na stronie FPW, dowiecie się, że na okres wyborczy łącze zwiększone jest do 600 megabitów. Więc to mało o ile? W tym momencie, jaki nastąpił, nie mogło go wystarczyć. To wystarczyło. Łącze się stanowią, to spokojnie wystarczyło. Tam był gdzieś na poziomie 20-30 megabitów. Źle szacuje się w zakresie łącza. Łącze nigdy nie jest problemem. To nie chodzi o łącze. Pliki, które dostarczacie z kalkulatora wyborczego, nie mogą być plikami dużymi. Plik z kalkulatora wyborczego waży około 10 kB. A jak było z kwestią powtarzania? Powtarzalność, już tłumaczę, 140 tysięcy protokołów zostało złożonych faktycznie. Faktycznie zostało złożone? Faktycznie zostało złożone. A potwierdzone? Moment. Jakie są stany protokołów? Pierwszy stan protokołu to jest stan złożony, tak zwany podpisany. Kolejny stan to jest zweryfikowany i zaakceptowany. Od momentu podpisu to jest protokół, który już na pewno jest w bazie danych. I on tam jest i on się tego trzyma. 140 tysięcy protokołów zostało złożonych, na oczekiwanych 120 tysięcy. Tam nie ma wielu powtórzeń, znaczy są oczywiście powtórzenia, są jakieś zmiany, modyfikacje, ale te obwodowe komisje naprawdę starają się, żeby wyjść stamtąd jak najszybciej. Więc starają się naprawdę, zanim klik tam gdzieś wyszli w kalkulatorze, przejść bardzo dobrze przez to, co mają na brudnopisie, właśnie to, co mają na kartce, do momentu, w którym nie dają przewodniczącemu do podpisu. Dobrze, to ja zadam jedno pytanie. Jeżeli Pan może na nie odpowiedzieć, albo jeżeli Pan wie, jak to, co spowodowało to, że tych protokołów w pewnym momencie nie można było wysyłać? Bo to jest dla mnie z pewnych względów najistotniejsze, a tak naprawdę nigdzie tej informacji nie można otrzymać. Już tłumaczę. Wyobraźmy sobie dwa komputery. To jest jeden komputer, to jest drugi komputer. Pomiędzy jednym komputerem a drugim komputerem idzie kabel internetowy. Jakie powinny być minuty? Jakie? 12 milisekund. To 10 przesadzasz. 12 sekund. 0.0 ileś powinno być? Dokładnie. Jaki był czas połączenia pomiędzy serwerami aplikacyjnymi a bazami danych? 70 milisekund. Zmiana serwera bazowego w trakcie. To jest to, co mówiłem. Czyli w tym momencie wypinam się z tego miejsca i przepinam się w zupełnie inne. I okazało się nagle, że kombi spadł do realnych wartości na poziomie 1 milisekundy, normalnej wartości i zaczęło się sprzedawać. Czyli nie wydolność po stronie samej infrastruktury. Tak, nie. Nie mówmy o niewydolności na temat infrastruktury, bo infrastruktura dobrze skonfigurowana jest infrastrukturą. Ale chodzi nam o zastawę. Chodzi mi o zastawę. Zostało to źle skonfigurowane. Nie, powiem tak. Jeżeli pingi są tak wysokie, to to nie jest dobrze skonfigurowane. Jeżeli pingi są tak wysokie, to jest gdzieś problem. Gdzie jest problem w zakresie tego, co jest w ramach infrastruktury w PKW? Bardzo ciężko to rozstrzygnąć. Bo byście do tego zadania nie mieli dostać. No, absolutnie nie. To jest, dokładnie jest tak, jak do tego nie ma absolutnie żadnego dostępu. Zaproszę Was na chwilkę do laptopa. To jest coś, co było prezentowane na konferencji. Może da się odpocząć? Nie da się, nie zobaczycie nic na tym. Patrzcie. Wiem, że jest Was dużo, ale na chwilę nie zobaczycie tego. Na chwilę nie ma sensu. To jest pan, który jest na nim. Zobaczcie. Po lewej stronie macie ilość minut, też ilość tego, to jest na sekundę. Pik tutaj to jest 800 protokołów na minutę. I to są drobne wartości. Ta linia tutaj to jest procentowa ilość protokołów w danym momencie. Na samej górze widzicie 140
tysięcy protokołów w tym momencie. I teraz muszę wam tłumaczyć, gdzie są awarie. Nie? Idzie sobie linia tutaj, problem z pingami, spadek wydajności, jedziemy w górę. Idziemy sobie tutaj już normalnie, jest pik, znowu idziemy w dół, jest przerwa podnosimy, obniżenie wydajności straszne. I tutaj nadrabiają. I dalej już wszystko idzie czysto. Także w zakresie tego, to są systemy, które działają i mamy za zadanie działać w kilka chwil. Macie mówię o wydajności, czy o wydajności? Właśnie 27 tysięcy komisji obwodowych na terenie całej Polski. No tak. Większość z nich policzy głosy w tym samym momencie. Jak wyglądają wytyczne? Wytyczne wyglądają dokładnie w ten sposób, że najpierw mają za zadanie liczyć wrótu burmistrza prezydenta. Dalej mało radzie gmin, dalej lecą z radami powiatów, dalej lecą z sejmikami. Więc jesteście w stanie przewidzieć, kiedy te protokoły otrzymamy. Czy są jednostki, które są jednostkami małymi. Są jednostki, które zamykają się o godzinie 18 i od 18 spalają protokoły. Jak to jest w ogóle możliwe? Ano, szpital. Ilość uprawnień do głosowania 10. Ilość oddanych głosów w godzinie 18:10. Spalają protokoły. Więc tak naprawdę nabór protokołów już jest dużo, dużo wcześniej. Czy mogę? Mówiłeś, że. Mówiłeś, że problem był między. Z łącznością między serwerem aplikacji i serwerem zadania. Czy. Później. No tak, ale to są problemy jakieś protokolarne. Czy w ogóle PKW ma jakieś test case'y mówiące o momencie czymś takim, że OK, sprawdzamy, nasz system jest gotowy do odpalenia? Tak, to był pierwszy test, to był drugi test. Czy w tym testie jest ogólny punkt sprawdzenie jakości połączenia między serwerem aplikacji a serwerem zadania? Bez obciążenia systemu. Ja wiem, ale to da się już to zasymulować w tym obciążeniu. Nie zasymulujesz. Nie zasymulujecie tego w tak prosty sposób, jak chcecie. A nie, ja nie mówię o nas, mówię o programu, bo to jest pytanie. Jedyny test to jest test na żywiu. I teraz, przepraszam, bo to jest jeszcze dosyć interesujące. Jeżeli jest wybrana firma, bo zawsze to nie wierzę w to, że jak będzie na PKW miało używał naszego systemu społecznościowego, nie wierzę w to, że oni nie będą brali firmy zewnętrznej w przetargu do obsługi tego, bo to byłoby nieodpowiedzialne trochę. No tak, to będzie wyglądało do pani w ten sposób, że będzie firma jakaś, która stwierdzi, że wykorzysta Open PKW i koszt obsługi w Open PKW wyniesie x, y, z. Tak, ale to jest logiczne, bo to jest... Taka jest idea. Tak jest, no raczej tak to będzie wyglądało, bo nigdy w tej PKW nie będzie na tyle ludzi z doświadczeniem, żeby mogli przewidzieć program. Ale okej. Pytanie jest, czy taki test powinien być po stronie PKW w infrastrukturze? Taki test mówiący o tym, że my, nasza infrastruktura jest gotowa. Czy po stronie firmy, która będzie obsługiwała ewentualnie te wybory? Słuchajcie, jako firma czysto teoretycznie możecie tak poprowadzić rozmowy, czy tak poprowadzić specyfikację swojego rynku zamówienia, zadając różnego typu pytania, żeby wymusić na nich konkretną konfigurację sprzętu, punkt po punkcie, step by step. No tak, ale to mi wszystko nie załatwi sprawy przetestowania, czy jesteśmy gotowi do odpalenia. Nie. Od tego jest pierwszy test wyborczy, który zawsze jest organizowany około 3 tygodni przed wyborami i drugi test wyborczy, przepraszam, 3 tygodnie przed wyborami drugi test, 2 tygodnie, czasem tam 1 tydzień przed wyborami drugi test wyborczy. I teraz tak, poprzednia firma korzystała z różnych abstrakcyjnych technologii, to naprawdę tam tam była Java, tam były MongoDB, multum różnych baz danych. To musicie się zwrócić do PKW, czy są w stanie udostępnić wam dostęp do tego systemu, czy nie. Możecie się prośbą o udostępnienie naszych kodów źródłowych, wątpię, żeby wam udostępnienie związku praw autora, które jest ogólnie dostępne. Natomiast w temacie tego całego systemu wyborczego możecie próbować. Natomiast oni mogą się zasłaniać bezpieczeństwem. Na to wpływu większego nie ma. Ale wracając do meritum. Kwestia kalkulatora wyborczego. Jeżeli udostępnicie 27 tysiącom obwodowych komisji system webowo, żeby oni wypełniali dane, to będzie to, jak mówię, wielki krok do przodu,
Natomiast jeżeli coś skopiecie na linii architektonicznej w tym przypadku i jeżeli tak powiem 16-stronicowy protokół do sejmiku zniknie, to oni was powieszą. I to powiesi was 27 tysięcy osób. Wiecie, zaufajcie mi, mam z tym doświadczenie. Tutaj to jest naprawdę duża skala osób. To jest tak, że jest sobie szkolenie. Na tym szkoleniu jest 120 informatyków, przedstawicieli delegatów. Szkolimy te osoby. One dalej rzucają tą wiedzę na TKW. TKW ma około 4 tysięcy osób. To 4 tysiące osób dalej szkoli tak zwanych operatorów, to jest 30 tysięcy osób. Teoretycznie jeszcze są przewodniczący i zastępcy obwodowych komisji wyborczych. To jest znowu 27 tysięcy osób przewodniczących, 27 tysięcy zastępców. To jest około 100 tysięcy osób, które muszą poznać system wcześniej. Oczywiście nie cały system, tylko te części, które ich interesują. Natomiast ponownie, moim zdaniem nie wydawajcie architektury szybko. Przemyślcie ją sobie od strony wydajnościowej, od strony każdego indeksu w bazie danych. Na pewno tak nie będzie. Nie mam doświadczenia w zakresie projektów open source, jak mówię. Rozmawiałem z Magdą w zakresie tego, żebym podzielił się moim doświadczeniem i tym, czym my zrobiliśmy błędy, żebyście wy tych błędów nie popełnili. Jest to bardzo cenne i na pewno ja szczególnie chyba będę chciał się z panem, na ile będzie można, kontaktować się w tej sprawie, bo jest parę rzeczy, które są, tak powiem, nieujawniane, znaczy nieujawniane. Z tego medialnego całego szumu ja się spodziewałem, że to jest... półprawdy są pewne wyławiane i one są nagłaśniane, tak? Natomiast konkretnych informacji to jest mało. Dobrze. Teraz tak, kwestia kalkulatora. Jak piszecie w tym momencie systemy, piszecie je w sposób użyteczny, prawda? Innymi słowy, jak macie listę kandydatów, pierwszy kandydat dostał 10 głosów, drugi kandydat dostał 10 głosów i poniżej macie podsumowanie razem. Co robicie w tym momencie? Sumujecie to automatycznie, tak żeby pomóc użytkownikowi? Ktoś? Ręka? Zdaje się, że trzeba ręcznie. Dokładnie. W tym systemie nie ma podpowiedzi. Jakiekolwiek podpowiedzi w zakresie sum czy liczenia zasad użytkowników, to jest koniec, to jest sugerowanie wyników wyboru. Nie ma czegoś takiego, że podpowiadacie. Jeżeli macie listę, to lecicie po tej liście od góry do dołu. Nic nie podpowiadacie. Nic, absolutnie nic. Obwodowe komisje mają... Przepraszam, rozumiem, że jak nie ma tam domyślnej wartości zera, tak? Nie, nie ma zera. Nie może zera. Nie ma zera, absolutnie. Jeżeli wpiszecie zera, to oni przy tabulatorem przejdą przez wszystko. Nie ma zera. Z czego wynikały te problemy, że podczas drukowania protokołu jednej komisji chodziły inne wyniki lub w ogóle inni kandydaci mogli drukować? Wyniki innych kandydatów, którzy nie byli niestety... Nie ten etap. Nie ten etap. Mówimy w tym momencie o etapie obwodowych komisji wyborczych. A nie nie terytorialnej komisji wyborczych. Wrócę do terytorialnej komisji wyborczych później. Natomiast w zakresie obwodowych komisji wyborczych nie było większych problemów. Obwodowe komisje wyborcze przeszły przez cały proces. Były problemy na przykład z Windowsem XP przy drugim teście wyborczym. Problemy te objawiały się w tym, że Windows XP nie potrafił rozpoznać odpowiedniego certyfikatu w przypadku występowania dwóch certyfikatów w ramach tego samego IP. Listy sobie z tym radzą, przyjdenki sobie z tym radzą. Jednym słowem, masz jeden publiczny adres IP, port 443 i dwa certyfikaty podpięte pod to. XP-ki sobie z tym nie radzą kompletnie, więc za każdym razem zwracały informacje o tym, że jest nieprawidłowy certyfikat. Trzeba było na szybko dorzucić kolejny adres IP, tak żeby Windows i XP miały to, co się do nich pisze. To jest, jak mówię, taki detal pierwszy. A to wracając jeszcze w takim razie do wcześniejszego etapu, samodrukowanie list kandydatów, to tego co Pan mówi, to jest jakaś tam część oprogramowania, które miało KDW, tak? To, że brakowało kandydatów na listach lub byli na przykład kandydaci, którzy właśnie zrezygnowali wcześniej, Słuchajcie, z czego to wynikało? Kandydatów ma się 250 tysięcy. Nie jest możliwym,
zarządzanie tymi kandydatami z jednego centralnego miejsca. No wybaczcie, ale to po prostu fizycznie nie jest możliwe, trzeba by ustawić sztab ludzi. Macie delegatury. Te delegatury są odpowiedzialne za nadzorowanie nad tymi listami. I te listy są nadzorowane przez delegatury. I teraz z uwagi na wydajność KBW podjęła decyzję taką, że serwisy KLK i dane, które są przedstawiane dla kalkulatorów wyborczych, są cache'owane od razu. Innymi słowy, masz odczyt z bazy danych, do pliku, dziękuję. Przy kolejnym wejściu musisz za każdym razem korzystać z cache'a, tylko i wyłącznie. Do momentu, w którym ktoś fizycznie nie wszedł z delegatury, żeby wyczyścić pliki KLK, kalkulator pobiera cały czas dane z stare. Kalkulator jest narzędziem, które naprawdę jest mało inteligentne. I taki, taki był cel tego kalkulatora. Też do momentu, było który... odrukowanie kart jeszcze przed, czy to było odrukowanie kart? Należało właśnie do tej części programowania z KBW, czy należało już do części, którą Państwo wyglądali? Które drukowane karty? Kart do głosowania? Kart do głosowania, tak. KBW. Całkowicie. Czy wiadomo, z czego wynikało to, że nie wszyscy kandydaci się znajdowali na kartach? Albo że w jednej komisji były karty z różnym po prostu? Bywają pomyłki. Nie bronię KBW, nie wiem z czego poszczególne pomyłki wynikały. Nie wnikałem. Były czasami problemy z drukarniami. Tak jak minister mówił, że była jedna firma, która zgłosiła się i powiedziała: hej, my to zrobimy, wygrali przetarg. Dobra, wygrali, jest ok. Jest kilka chwil przed podpisaniem umowy. Patrzę na tę umowę, widzę, to jednak tego nie wykonamy. I wszystkie jednostki były w stanie, miały za zadanie zająć się kartami do głosowania w własnym zakresie. To było totalnie poza nami. Teraz tak, kilka rodzajów statusów kandydatów. Macie kandydatów, którzy uda się usunąć z systemu przed wydrukiem kart. Bywają takie szczęśliwe okieczki, które uda się wykreślić przed puszczeniem tego do druku. I jak już coś puścić do druku, to już zostanie na tym druku. Wydruk kart to jest w ogóle kosmos. Wyobraźcie sobie wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce mieliśmy wtedy około 30 milionów osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 20%, nakład kart 70%. Wyobraźcie sobie ilość kart, które musi być wydrukowane w ramach tego. To jest, jak mówię, 15 milionów kart, które z którymi coś trzeba później zrobić. Ale jak mówię, ponownie, zastanówcie się, w którym momencie chcecie wejść z OpenPKW. Czy idziecie od samego początku procesu, czy wchodzicie na moment, w którym już macie jakieś dane, przedstawiacie te dane do kalkulatora czy do systemu i liczycie i agregujecie sobie to w górę. Zastanówcie się na to. To jest podstawa do zaczęcia całego projektu. Jeżeli chcecie zacząć od tego elementu, w którym my weszliśmy, no to musicie skorzystać z elementu, który udostępnia KBW. A tutaj, no to już no, zamykacie się tak naprawdę tylko na jedno rozwiązanie. I teraz tak, na co musicie zwrócić uwagę? Musicie zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że ludzie, którzy wypełniają protokoły w obwodowych komisjach, są zmęczeni i oni robią bardzo dużo błędów. Przyjętym jest, że w ramach kalkulatora uzupełniamy dane od samej góry najpierw. Lecimy góra przez wszystkie pola podstawowe, dalej listy kandydatów, kolejne przejście i na kolejnym przejściu lecimy od dołu. Tabulatorem przechodzimy po kalkulatorze od dołu do samej góry. I dopiero wtedy robicie walidację. Sprawdzacie po pierwsze, czy pola są zgodne pomiędzy sobą, czy ludzie się już na tym etapie nie pomylili. Ustawowo są określone pewne kryteria walidacyjne. Innymi słowy, jeżeli nie ma żadnych skreśleń na kandydatów, przykład reguły walidacyjnej. Jeżeli nie ma żadnych skreśleń kandydatów w ramach danej listy wyborczej, to suma głosów na kandydatów powinna być zgodna z polem razem oraz na listę. Ale jest od tego wyjątek. Jeżeli jest skreślony kandydat, to głosy na tego kandydata nie liczą się do pola razem, ale liczą się w ramach listy. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że w przypadku wyborów, które są rozstrzygane metodą proporcjonalną, liczą się głosy na listę,
a nie na kandydatów. Więc to są takie detale, z którymi musicie się zapoznać. Musi być ponownie bardzo dobrze zrobiona analiza prawna. Ta analiza prawna musi się odnosić do każdego rodzaju wyborów, od samego początku. Możecie korzystać z wzorów protokołów wcześniejszych, licząc, że nie będzie wielu zmian. W zakresie kalkulatora to tak naprawdę nic więcej nie muszę mówić chyba. I teraz tak, jak wygląda ten proces spływu protokołów? Macie jedną szansę, 8 godzin na to, żeby zebrać te protokoły wszystkie. Testy, które będą przeprowadzane, te dwa testy, które zazwyczaj są realizowane wcześniej, są testami zazwyczaj wydajnościowymi, bo nie będziecie nigdy w stanie obsłużyć ilości zgłoszeń do błędów funkcjonalnych. Nie będziecie. Każdy zgłasza. To jest ilość zgłoszeń tam leci w setki. Jeżeli cokolwiek jest źle, oczywiście, jeżeli jest wszystko dobrze, to inna sprawa. Natomiast każda z delegatów może mieć inne pomysły na realizację pewnych części systemu, więc z tym się musicie liczyć. Tutaj akurat możecie skorzystać z takiej możliwości, że powiecie, że tak powinno być, że tak jest zgodnie z prawem. Macie ku temu uprawnienie. Jako to jest projekt open source. I teraz tak. W trakcie pierwszego testu wydajnościowego macie mniej więcej 2 godziny, żeby przyjąć wszystkie protokoły. Oczywiście tylko i wyłącznie od zainteresowanych obwodowych komisji wyborczych. 2 godziny, nie 8. Czyli w ciągu 2 godzin musicie przyjąć 140 tysięcy protokołów. Czy liczba ta jest duża czy mała? Pomyślmy. 140 tysięcy fiszek projektowych, to jest 140 tysięcy rekordów na bazie danych, plus musicie wykonać agregaty, innymi słowy musicie przeanalizować każdy z tych protokołów. W ramach każdego z tych protokołów macie około 250 liczb. Każda z tych liczb musi być wyciągnięta z protokołu i zapisana w oddzielnym polu albo w bazie danych. To jest kwestia waszej technologii. To nie ma większego znaczenia. Natomiast każda z tych liczb musi się tam znaleźć i musi być dodatkowo przeanalizowana. Więc w którymś momencie okaże się, że macie tablicę po 10 minut rekordów i te tablice tworzycie w ciągu 2 godzin. Czy jest jakieś wymaganie, które narzuca, że to przetwarzanie protokołu musi odbywać w sposób zcentralizowany? W jednym fizycznym miejscu? Tak, każdy chce wiedzieć, co się dzieje. Masz poziom gminny. Na gminie masz koordynatora. Ten koordynator, jak sobie wchodzi do systemu, no to widzi swojego wójta, burmistrza, prezydenta, swoją radę. I on ma za zadanie wiedzieć i zmuszać tych ludzi, żeby oni już składali protokoły. Jak mają problemy z ostrzeżeniami twardymi, to on ma za zadanie pomóc im wyjaśnić te wszystkie wątpliwości i problemy. Koordynator sprawdza to na najniższym poziomie. Ma 2 jednostki. Lecimy poziom wyżej. Delegatura. Delegatura ma pod sobą powiedzmy 50, 100 instytucji wybieranych. Ją też to interesuje, co się dzieje. Lecimy jeszcze wyżej. PKW. PKW ma pod sobą wszystko. PKW interesuje każdy z elementów. I teraz tak od strony wydajnościowej dacie radę. To nie są aż takie duże liczby. Jak napiszecie sensownie tablicę przyjmowania, to dacie radę. To, jak mówię, to nie są liczby typu Facebook czy nasza klasa. Znaczy, to w tych 2 godzinach może i są, ale to nie jest coś, z czym byście sobie nie poradzili. To da się obsłużyć. Dalej. Kwestia agregacji. I tutaj musicie podjąć decyzję, czy idziecie w liczenie online'owe wyników, czy idziecie w stronę taką, że wymuszacie na kimś kliknięcie przycisku ustaw wyniki głosowania. My poszliśmy w stronę taką, że wymuszaliśmy na ludziach klikanie ustaw wyniki głosowania, nie podawaliśmy wyników na bieżąco. Z tego tytułu, że tutaj akurat dorzuciliśmy kolejki. Stwierdziliśmy, że analiza tych protokołów na takim niskim poziomie, bez kolejkowania obliczeń, to jest abstrakcja. Kwestia, znaczy wrócę na chwilę jeszcze do kwestii infrastruktury w Krajowym Biurze Wyborczym. Najprawdopodobniej musicie liczyć się z tym, że to co zrobicie będziecie współdzielić z innymi systemami. Czyli pod was nie będzie kupiona specjalnie jakaś Ewa Chapowska, czy nie dostaniecie pięknego plastra nowiusieńkich, pachnących serwerków. To, co prezentowaliśmy ostatnio, dostaliśmy kilka serwerów początkowo. Na tych serwerach były Proxmoxy. Nie wiem, czy jesteście zaznajomieni.
Prosząc, teoretycznie bardzo fajna technologia, tylko w którymś momencie, kiedy osiągnęliśmy bodajże 30 requestów na sekundę, 30, mniej więcej 30 requestów, całość siadła. Tak, położyliśmy pierwszy test. To zostało na nas, znaczy Proxmox został narzucony na nas, nie? Jako ludzie stwierdzili, że Proxmox to jest standard, no i z tego korzystamy. Czy Państwo w momencie wzięcia udziału w przetargu dowiedzieli się, jaką architekturę będziecie mieli do dyspozycji? I tak i nie. Czy będzie możliwość ewentualnie zmiany tej architektury? Z wcześniejszych doświadczeń wiedzieliśmy, że są to Proxmoxy. Z wcześniejszych doświadczeń z Senatu wiedzieliśmy, że z Proxmoxami był jakiś problem związany z kartą sieciową, która ponad coś się zepsuła i dorzucała bardzo dużo rzeczy do logów i dlatego położone były, znaczy położone, no, częściowo były spowolnione wyniki do wyborów senackich uzupełniających, natomiast czysto teoretycznie zapewniono, że ten problem został rozwiązany. Ostatecznie okazało się, że nie. Więc przychodzi pierwszy test wyborczy, rozpoczynamy zbieranie protokołów, kilka chwil, dziękuję, do widzenia. 20 tysięcy protokołów zebrano. Ja się wtrącę, bo powoli musimy kończyć, także jeśli ktoś ma jeszcze jakieś inne pytania, to... Jeszcze mówię, ja mogę sobie jeszcze gadać, jak chcecie. Po zrezygnacji z Proxmoxu przeszliśmy całkowicie na fizyczne maszyny. W zakresie baz danych, w zakresie aplikacji nie zostaliśmy przy Proxmoxa, bo akurat to się sprawdzało. Do momentu, w którym nie poprosiliśmy o zwiększenie ilości procesorów na poszczególnych serwerach aplikacyjnych, bo logy tam skoczyły do 70 w którymś momencie. Jak zwiększono ilość procesorów? No to tak chciał, że Proxmox wypiął się z macierza. No i tak położony był drugi test. Jak Proxmox wypiął się z drugiej macierzy, no to podjęliśmy decyzję o tym, żeby wywalić całkowicie Proxmoxy i lecieć na fizycznych maszynach. Niestety czas przeinstalowywania całego środowiska na fizyczne maszyny, no to fakt, że z Kickstartów poszło wszystko, ale to i tak było 2 godziny. Więc jest godzina 16, system już jest sprawny, ale jest długi weekend. Koniec testu. Więc ponownie, zwracajcie uwagę na każdą literkę. Jeden błąd jednego programisty, jeden źle napisany indeks, to jest koniec. Nie wrócicie do tego. Jak tylko obwodowe komisje wyborcze wyjdą z tych lokali, a wyjdą z jakimś wydrukiem, i z czymś najprawdopodobniej zapisanym na pendrive, czy na jakiejś płytce, z jakąś wersją elektroniczną, to już bardzo ciężko ich wszystkich zawrócić. To są setki osób. W Warszawie jest 800 obwodów. I to 800 obwodów schodzi się w jedno miejsce, składa to wszystko, idzie do domu, są zmęczeni, jest druga w nocy. Więc, jak mówię, zwracajcie uwagę na architekturę. Idźcie w stronę fizycznych maszyn. Jeżeli nie idziecie w stronę fizycznych maszyn, zastanówcie się nad tym, żeby chociażby serwery bazodanowe były fizyczne. Sprawdzajcie ustawienia cache, sprawdzajcie ustawienia zapisów. Tutaj nie ma czegoś takiego jak cache'owanie, czy jak proxy jakiejkolwiek strony. Zapomnijcie o tym. Tam nie ma żadnych cache. Nic nie zrobicie. Te wszystkie dane muszą być online'owe. Każdy z koordynatorów, każda osoba pośród każdej instytucji będzie klikała Wam non-stop F5, żeby zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda, czy już spełniały protokoły, czy jeszcze nie spełniały protokoły. Non-stop. Ten system w ciągu kilku chwil wyrobi Wam kilkadziesiąt milionów odsłon. No i musicie sobie z tym poradzić. Ostatecznie ustalanie wyników głosowania, czyli to, co tak naprawdę zawiodło. Macie na samym końcu, znaczy na początku idą XML-y z obwodówek. W momencie, kiedy już mamy komplet XML-y z obwodówek, musicie przejść przez procedurę weryfikacji. Innymi słowy, protokoły, które przychodzą z kalkulatora, są wywieszone najpierw na drzwiach, które są z codebarem i z tym z codebarem idą do odpowiedniej jednostki, kładą to, jest czytnik, zczytywany i to zczytanie porównuje, czy wersja papierowa, którą przyniesiono, która stanowi teoretycznie prawo, jest podpisana, zgadza się z tym, co wylądowało w systemie. Tam jest MD5. Wiem, że zarzucacie MD5 dużo różnego typu złych rzeczy, że można ją złamać i tak dalej, natomiast w zakresie analizy, w zakresie hashtagów dla takiego, znaczy w zakresie XML-a i weryfikacji, czy ten XML odpowiada, czy dane z tego XML-a odpowiadają temu, co jest zapisane na kartce MD5, w pełni wystarczało. To nie chodziło o łamanie haseł. Tu chodziło tylko o weryfikację. Jakakolwiek funkcja haszująca by to równie dobrze zrobiła MD5.
A tam był gdzieś problem z kluczem po sztywie. Co to chodziło? Kluczem. Że podpisywano kluczem. Czyli nie weryfikacji w poziomie trzeciego. Tak, już wam tłumaczę, jak to dokładnie wyglądało. Kalkulator miał być zrobiony na każdy rodzaj wyborów. Kalkulator miał za zadanie działać na plikach KLK. Pliki KLK są gdzieś daleko w sieci. Do kalkulatora miały być wydawane licencje. I teraz skąd wiemy, że dany kalkulator w danej chwili ma obsługiwać daną akcję wyborczą? Tylko i wyłącznie po ołu, który znajduje się w ramach certyfikatu. Czy to możecie każdy z was powtórzyć? Oczywiście, że tak. Kody akcji wyborczych są ogólnie dostępne, możecie je powtórzyć. Dalej macie myślnik, numer terytorialny gminy, teryt tak zwany. Dalej jest myślnik, oznaczenie, czy jest to przewodniczący, czy jest to zastępca, T albo Z. Dalej jest myślnik, identyfikator obwodu. OK, mamy te dane. Kalkulator to sczytuje. On nie ma za zadanie analizować w tym momencie, czy dany klucz w ogóle uprawnia nas do podpisywania czegokolwiek. Na jakiej podstawie? Czysto teoretycznie mogę powiedzieć, że tak, mogę w ramach kalkulatora zaszyć fingerprint CA KBW, ale po co? Co mi to daje? Nic. Dowolna osoba, która ma wiedzę na temat assemblera, jest w stanie zmienić warunek. Krakowanie systemu, krakowanie gier. Co za problem? Żaden. Więc na tym się w ogóle nie skupialiśmy. Mamy licencję. Na podstawie tej licencji przechodzimy przez wypełnianie danych protokołu. Czy możemy zmieniać dane w plikach definicyjnych? Tak. Kalkulator jest elementem, który miał działać offline'owo. Innymi słowy, miał pobrać zipa z danymi definicyjnymi, podłączyć się od internetu, podłączyć pod komputer i tam to są pliki XML-owe. Możemy to nie zmieniać. I teraz dalej. Przechodzimy przez cały step by step. Krok pierwszy, z góry do dołu, krok drugi, z dołu do góry, dalej uwagi, jakieś raporty, dalej oznaczenie członków komisji, dalej podpis. OK, jest podpis. Wygenerowaliście sobie sami własny klucz. Świetnie. Znacie do niego hasło. Świetnie. Wpisujecie to hasło. Świetnie. Klikacie wyślij. I w tym momencie wysyłacie to na serwer centralny. I co serwer centralny robi? Po pierwsze bada, czy protokół, który do nas przyszedł, jest w jakikolwiek sposób zmieniony. Wiecie, jak działają podpisy w XML-ach. To jest dorzucane na sam koniec całej koperty. Jeżeli występowały zmiany gdzieś wcześniej przez jakiś program, który był po drodze, odrzuca. Momentalnie. Dalej jest weryfikacja, czy klucz, który został wykorzystany do podpisu, jest kluczem wydanym przez CAKBW. Jeżeli nie jest wydanym, odrzuca. Kolejne sprawdzenie. Nawet jeżeli już mamy coś, co jest podpisane przez CAKBW, abstrahuję, że jest to już kradzież i nie, rzecz nielegalna, to jest weryfikacja, czy dana licencja wykorzystana do podpisu w tym konkretnym momencie znajduje się w bazie danych systemu centralnego. Tak. Można się tutaj poprosić o nazwę CRL, czyli Certificate Revoked List. To działa na takiej samej zasadzie, tylko że w drugą stronę. Certificate Revoked List działa na zasadzie takiej, że badamy, czy dany certyfikat znajduje się w odrzuceniach. Ale tutaj nie było takiej potrzeby. Tutaj badamy konkretnie, czy ten konkretny certyfikat dany kiedykolwiek był wykorzystywany w ramach bazy, w ramach naszych licencji. Widziałem na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia instrukcję usługi uzyskanej tej licencji i tam z tych screenshotów, które było widać, ta ścieżka generowania klucza wyglądała trochę inaczej, to znaczy trzeba było się zalogować na stronę tam sys, bla 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 bla. I z tego wyglądało, jakby klucze członków komisji były generowane przez serwer. Tak. Przez serwer? Przez serwer, centralny. A nie wewnątrz aplikacji. Przez serwer centralny, tak. Dlaczego? Czyli są dwa sposoby generowania kluczy. Pierwszy sposób jest taki, że jest generowany przez kalkulator wyborczy. To jest pierwszy element w zakresie tego, że kalkulator wyborczy sam generuje klucz. No tak, ale na szkoleniach dla... Na szkoleniach było dwie drogi. Było, przez kalkulator, bo w zakresie systemu... Żeby zrobić to przez serwer. Można czysto teoretycznie pokusić się o zrobienie apletu w Java, który robi to po stronie klienta. Ale może. Ale jeżeli serwer centralny posiada... Nie posiada. Został generowany na serwerze centralnym, nie posiada. Serwer centralny poczyta. Zobaczcie, jak działa HomePerl. Wnioskowanie certyfikaty na HomePerl. Dokładnie ta sama zasada. Do zawiota. Również klucze są generowane przez serwer centralny. No nie, no to jeżeli ktoś... Tam jest kwestia, to
zupełnie inna, tak? Tam jeżeli ja będę wykorzystywać ten certyfikat do tego, żeby mieć HTTPS-a na serwerze, którego u nich wykupuję, to tak czy owak prędzej czy później mój klucz prywatny musi się znaleźć w ich rękach. Tak? Nie. Niekoniecznie. Zobaczcie, jak działa RapidSSL. RapidSSL generujesz CSR-a, CSR-a wysyłasz, CSR jest podpisywany, no i tak, czyli dostajesz na zwrocie CRD. Nie ma teoretycznie żadnego... Ale no, 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 tak właśnie powinno być, tak? A ja się pytam, dlaczego klucz był generowany po stronie serwera, jako jedna z opcji. I domyślna opcja, biorąc pod uwagę projekt, zostały napisane w samym nie, domyślną opcją był kalkulator. No, ale dobrze, no to mogę powiedzieć, że we Wrocławiu wszyscy generowali sobie w ten sposób, jakby usłyszeli na szkoleniu prawdopodobnie, tak? Czyli wejdź na serwer, podaj po pierwsze, komunikacja pomiędzy użytkownikami a serwerem była po HTTPS-ie. Po drugie, serwer owszem generował klucze i owszem wysyłał te klucze z powrotem zwrotnie użytkownikom. No tak, bo to jest jakby to właśnie o to nie chodzi, także... Rozumiem obawy, natomiast jak mówię, konsultowaliśmy ten sposób generowania z KBW i on został zaakceptowany. Czysto teoretycznie mogliśmy to zrobić jakimś Javałym apletem, który ułamia się po stronie przeglądarki. To było tak, było to realizowane. Znaczy, pytanie jest bardziej takie, no, skoro to było zaimplementowane po stronie kalkulatora, to dlaczego to nie była jedyna możliwa droga do tego, żeby generować? Z uwagi na offline'owe. Z uwagi na kalkulatory offline'owe. Kalkulator... zobaczcie. Przepraszam, to trudno by nie zrobić tak, że po prostu przychodzi protokół i serwer centralny sobie generuje w tym momencie klucz, podpisuje. Przecież jeżeli jest taka możliwość, tak, że ktoś, kto miał dostęp do serwera, mógł sobie podpisać protokół z dowolnej komisji swoim kluczem i on by został... Poczekajcie, nie rozumiecie jeszcze jednej rzeczy. Macie login i hasło. Ten login i hasło służy do jednokrotnego zawnioskowania o certyfikat. To nie jest tak, że wchodzicie na podstawie tego loginu i hasła, generujecie klucz, generujecie CSR-a i dostajecie certyfikat na zwrocie. Nie. Każdy z tych elementów musi być zaakceptowany i zatwierdzony wyżej. To nie jest tak, że od razu dostajecie certyfikat. Absolutnie. No tak, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że skoro klucz jest prywatnie generowany po stronie serwera, to w tym momencie, tak jeszcze biorąc pod uwagę to, że tam na serwery wokół PKW były włamania, to niedobrze mogło być tak, że jak ktoś się odpowiednio wcześniej włamał na te wasze serwery, to by wszystkie klucze prywatne członków... Ale po co ty dbałeś się w ogóle klucze prywatne? Są nie obciadaj tam właśnie. Dobrze, może skończmy, musimy się... Nie, to jest dyskusja na temat bezpieczeństwa. Lubię dyskusję na temat bezpieczeństwa. One prowadzą do ciebie, ale się dyskusja fajnie. Natomiast... Może tą dyskusję to kończymy poza salą. Musimy oddać salę. Po prostu kończyć, dlatego że sala musi zgodzić. Więc dyskusja, jak chcieliśmy bardzo dziękować Jestem przekonany, że możemy przedłużyć tutaj.